Ależ to będzie mecz. Mamy nadzieję, że to będzie wielka piłkarska uczta. Finał Mundialu 2022 rok. Argentyna, Francja. Jak patrzę tutaj na skład programu, można się pomylić, że to program Gra Ekstraklasa, ale nie. Zapowiadamy finał Mundialu w ekstraklasowym składzie. Bartek Gleń. Witam serdecznie. Robert Podoliński. Dobry wieczór. Igor Lewczuk. Dzień dobry. Robert pewnie wolałby, żeby był tutaj inny prowadzący, ale... Chciałem od razu odbić piłeczkę. Proszę państwa, ja nie dokuczam Adamowi. Bardzo go lubi. Adaś, na pojednanie mam dla ciebie prezent taki. Ojojoj, a coś to? Też pamiętajcie, że to są wszystko żarty. Adaś się zna na żartach. Możesz jest... pakować. Bez... Ja już nie żartuję z tobą w ogóle. Nie żartujemy? Nie żartujemy. Ale to wiesz, że ja się nie gniewałem, bo ja sam ale żartuję mi siebie. Też, mi też było przykro, że tak to ktoś mógł odebrać, więc... Nie, no szydera musi być zawsze. A, to piękna koszulka pana Roberta. Widzę, moja tak? autorska razem z sympatykami przeciętnego futbolu. Polecam szukać w sklepach, a to jest dla ciebie, Adaś, prezent. W sklepach? Gwiazdkowy. W których? Sympatycy przeciętnego futbolu. I, ale na końcu języka mam żart. A są takie... Ale nie będę. Przepraszam, ale tylko sympatycy, czy jak ktoś gra przeciwnie w futbol, to też do tej grupy należy? Dlatego też dostałeś prezent. A to widzę, że skomentowałeś parę meczów Ekstraklasy i już ego mocno, bo tutaj z twoją podobizną są jakieś koszulki. PZ? Możesz... Tak, dzisiaj PZ, to i PZ chyba tam. Albo Eldo. Dobrze, panowie, żarty żartami, ale przechodzimy do tego spotkania, które interesuje dzisiaj cały świat. Powiedzcie mi, czy wy w ogóle widzicie faworyta tego spotkania, jak patrzycie sobie na skład, na aktualną dyspozycję jednego, drugiego zespołu? No, ja tu jakiś czas temu powiedziałem, że 55-45 na Francję, bo wydaje mi się, że ma Francja więcej rozwiązań w ofensywie. O, ty zdrajca. Nie, ale poczekaj, to jest tak, jak podpowiada główka. A serducho jest z Argentyną. Do tej pory byłem taki troszkę wycofany, analityczny. Natomiast jak obejrzałem sobie filmiki z Rosario, zobaczyłem te murale, zobaczyłem tych ludzi, zobaczyłem te pielgrzymki, którzy klękają przed Messiego domem, bo jest taki nieoficjalny dom Messiego w Rosario. Bo nam zablokują zaraz ten Steam. I takie śpiewy tam idą. I jeszcze strasznie mi się podobała ta akcja, którą zrobił Katar, który jest no, czasami krytykowany za politykę, prawda, za jakieś takie, nie wiem, biznesowe ruchy. To jak Messi dostał nagrodę MVP po meczu z Chorwacją, to organizatorzy zaprosili Paulo Londrę, czyli 24-letniego argentyńskiego rapera, który wręczył statuetkę Messiemu. Dzieciak był strasznie onieśmielony tym, że daje to Messiemu, natomiast super relacja między chłopakami. Ja takie akcje uwielbiam. No ja nie ukrywam, że Argentyna. Bardzo cenię Francję. Wymieniałem trzy zespoły, które na tym mundialu coś zrobią. Ale serduchem mówisz, czy ja mówię rozumiem? Wiesz co, i serduchem, i rozumiem. Ciężko mi uciec od tego, że Argentyna ukradła moje serce. Ja rozumiem, byłem bardzo za Argentyną, natomiast Argentyna do wyrachowania, do agresji, do takiej męskiej gry fajnej, ukradła moje serce kibicami, sposobem gry, radością Messiego, taką dziecięcą pasją, czasem też oddawaniem na zaczepki, szczególnie Holendrów. Spodziewałem się więcej po Holendrach, po Francuzach dostałem to, czego się spodziewałem. Wielki zespół z wielkim trenerem, z wielkimi piłkarzami, ale dzisiaj ta moja strona sercowa podpowiada. Dobrze nie siedziałeś na ławce holenderskiej, jak parę deskopnął. Ale pusto było, przestań, byłem na chwilę. Tam celował, nie? Tam celował. Tam powiedziałbym moja, wiesz? Powiedziałbym moja, ale tak rzeczywiście jest. Ciężko, wiecie, nie kibicować Argentynie, będąc na mundialu. Ciężko nie kibicować Messiemu przede wszystkim, bo to byłoby takie wisienka, truskawka na torcie jego kariery. Jako kibic reprezentacji Francji, gdyby Argentyna wygrała, też nie byłbym smutny. Natomiast, no... Bartek, to powiedziałeś 55-45, tak? Ja bym powiedział 51-49. Dlatego, że... Ładnie podejmowałeś. Francja, troszeczkę taka, wiesz, matematyka. Dlaczego, że... Zobaczcie, ja nie żartuję. Francja oczywiście ma Mbappé, ale też Francja, co się okazuje, to nie tylko Mbappé. Tomek Smokowski kilka dni temu powiedział, że Francja to właśnie jest tylko Kylian. Nie zgodziłem się z nim i chyba to właśnie Antoine Griezmann udowadnia od początku. I chyba tylko nie on, bo... Nie, jeszcze ja bym dorzucił, Igor, ja bym jeszcze dorzucił. Jest wielu. Oczywiście możemy mówić Giroud, mam nadzieję, że na Dembele. Słuchajcie, a ja zapytam ciebie jak specjalista od Francji. Jak duży wpływ według ciebie ma Rabiot? Bo dla mnie to jest objawienie tego turnieju. Dojrzałość i wpływ na to, jak funkcjonuje Francja. Potem jak gra w Juventusie, byś się nie spodziewał. Zauważyliście, że ci co przyjechali, że w Juventusie nie odpalają, to tak. Są błyszczą? Ale wiesz co, Robert, ale teraz ja tak. Się... Ja, przepraszam ci, Igorku, bo ty mówiłeś o Rabiot, ale załóżmy, że dzisiaj znowu gra na skrzydle, bo o tym pogadamy za chwilę, gdzie zagra Mbappé. I gra na boku, gdzie nie broni i zostaje sam Teo, to wydaje mi się, że Fofana w defensywie daje więcej niż Rabiot. Nie będzie takim wsparciem. Wiesz, ale kurczę, ten Rabiot grał i na lewej obronie, i na wahadle, ja cenię Rabiot. Ale to właśnie przed mistrzostwami, tak jak powiedziałeś, to jest bardziej taki człapak niż taki agresywny. Może nigdy nie będzie, nie wiem, Makelele. Sprostowanie. Rabiot?
Sprostowanie, tak. Jeden z najszybszych graczy Juventusu i najszybszy do... Ja nie spodziewałem się, dziękuję. Znaczy, ja tego nie widziałem, jak oglądałem mecz Juventus. Wiecie co, ja tego też nie widziałem, ale tu dostałem fajną informację od ludzi, którzy bardziej niż ja interesują się Juventusem, że Rabiot jest jednym z dwóch, trzech najszybszych graczy i na krótkim, i na dłuższym ja dystansie. W ogóle widziałem statystykę po meczu Francja-Maroko, że aż 7 piłkarzy reprezentacji Francji przekroczyło barierę przy sprincie 32 km. Na godzinę. To też pokazuje, ilu tam mamy jednak takich dynamicznych zawodników. Fachura, mów mi o Rabiot. To nie jest jakieś... 33 chyba, wiesz? Okay. Myślisz, że Rabiot jest w stanie tą lewą... Bo chyba Rabiot tą lewą stronę uzupełniał do tej pory. Słuchajcie, no, tak. Słuchajcie, to był zawodnik, który no, nie miał mieć prawa miejsca w pierwszej 11. Dokładnie. Kante, Pogba, Tchouameni, a to widzimy, że... A się obronił. I nie tylko w ofensywie, bo piłkarsko zawsze był niezły. Przerzut, jakieś podanie, strzał, ale ta praca w defensywie zawsze była tego jego piętą achillesową. Tutaj widzimy, pamiętacie, to był chyba pierwszy z Australią, gdzie poszedł na lewej stronie, wysoki pressing, odbiór piłki, chyba później dorzucenie, z tego właśnie padła bramka i od pierwszego spotkania udowadnia, że to jest zawodnik nie tylko, który ma kreować, ma otwierać swoimi podaniami, ale przede wszystkim też również pracujący, tak jak Tchouameni u jego boku, więc słuchajcie, no... Popraw mnie, jeśli się mylę, czy nie było sytuacji, kiedy on w kadrze Francji, jak był kłopot, występował na lewej obronie? Oczywiście. Na lewej pomocy, jako wahadłowy, facet, który naprawdę może zagrać... Była tak lewego obrońcy, wchodzi Rabiot i widocznie trener Deschamps już to widział, że nie tylko, że dlatego gra na tej stronie, bo ma lewą nogę, powiedzmy, niezłą, tylko, że ma jakieś takie inklinacje, ma jakieś predyspozycje i widzimy zawodnika, nie wiem, czy jednego z bohaterów, bo można mówić o Griezmannie, można mówić oczywiście Mbappe, Giroud, ale Rabiot to jest jedna taka bardzo fajna niespodzianka w tej kadrze. Dobrze, panowie, bo widzę, wskoczyły już składy. Jeszcze oczywiście nie mamy tego przygotowanego na grafice, bo niedawno się pojawiły, także za chwilę... Tego dźwięku w Katarze nie słyszałem. Nie słyszałeś, widzisz? Jak... A byliśmy razem. Tak, i teraz koszulka, rozmiar mniej. Opięta. Albo opięta po prostu. Dobrze, w bramce mamy Lorisa, jeżeli mówimy o reprezentacji Francji. Tu raczej niespodzianki nie ma, ale było kilka znaków zapytania. W linii obrony jest Koundé, jest Upamecano, jest Varane. Tutaj jeszcze to niepoukładane. Szukam lewego obrony. Teo Hernández oczywiście. Tak. W środku mamy Rabiota, Tchouameniego, dalej Griezmann, Giroud, Dembele i oczywiście Mbappé. Skład podobnie. No to... Właśnie jedyna chyba taka niespodzianka. Czyli niespodzianka moim zdaniem, bo Upamecano po meczu z Anglikami myślałem i po fantastycznym spotkaniu Konate w półfinału. Z Maroko. Byłem pewny, że to właśnie jednak będzie. A tutaj, że jest konkurencyjny, a tutaj tak. Widocznie trener Deschamps jest takim szkoleniowcem, który jeżeli na kogoś postawi, to tego się trzyma. Tylko jeżeli zawodnik zagra naprawdę niezły mecz, jest takim bohaterem, 95% wygranych pojedynków w ogóle na mistrzostwach, zawodników, którzy minimum mieli tych właśnie tych starć, minimum 10, to ma tak, z taką statystyką, ale okej, okay, no trener wie lepiej. Była taka w tygodniu, kilka dni, a ciebie wczoraj czy przedwczoraj, taktyka, że być może zagra, tylko chyba to był straszak dla, albo straszak, żeby zrobić jakoś niewiadomo dla Argentyńczyków, że Mbappe zagra w ataku, Giroud coś miał jakiś problem z kolanem, a na lewej stronie zagra Thuram. Tutaj widzimy, że jednak jest powrót do takiego składu chyba wyjściowego, według trenera Deschampa, optymalnego. Mm-hmm. No ja słyszałem właśnie to, co mówi Igor, francuscy dziennikarze o tym mówi, że 4-3-3 rozważa Didier Deschamps, czyli troszkę zakłamanie tej struktury, która do tej pory była powtarzalna, prawda? No bo Francja gra klasyczną piłkę, w sensie ze skrzydłowymi, z ofensywnym pomocnikiem, powiedzmy w cudzysłowie, i z napastnikiem, który rzeczywiście jest typowym środkowym napastnikiem. A tutaj okazało się, że na treningu ćwiczyli 4-3-3 właśnie z Giroud na ławce, ale nie dlatego, przynajmniej ja tak słyszałem, że nie dlatego, tak jak mówi Igor, że jest jakaś dolegliwość, tylko że Mbappé nie broni i chcą go dać na środek napastnika plus boki, czyli przesunąć Dembele, prawda, jeszcze wyżej jako 4-3-3 i z drugiej strony dać Thurama, że takie coś było rozważane. No natomiast to by trochę było jakby zakłamanie tego systemu, który do tej pory doszedł do finału, tak, unika dogrywek i wszystko się sprawdza. No to jest ciekawe, bo Argentyna potrafi zablokować boczne strefy boiska. Argentyna pokazała, że może poświęcić czy Acuña, czy Taliafica, czy kogokolwiek tam nie będzie. Mnie dzisiaj, w kontekście tego, o czym mówi Igor, najbardziej cieszy możliwy. Masz skład Argentyny już? Tak jest. Tak, daj już proszę. Za chwilę ci czytam, wiesz? Daj proszę. Natomiast... Właśnie tutaj znalazłem. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Taliafico, Di Maria, De Paul, Fernandez, McAllister, Messi, a także Alvarez. To Di Maria wraca. Wraca. Di Maria wraca i spodziewam się go po stronie Mbappé, tam gdzie Hernandez zostawia bardzo dużo wolnego miejsca. Tak czyli będzie. Rabiot, panowie, ja, dla mnie ten mecz to jest pojedynek De Paul Griezmann. Ja wiem, że w cieniu oczywiście walki Mbappé-Messi, dla mnie ludzie, którzy mają największy wpływ na jakość gry w środku pola swego zespołu, De Paul Griezmann, polecam oglądać, skupić się na tych nazwiskach.
klucz do tego, żeby jedna z drużyn dominowała i miała przewagę. A tak jak mówimy o Rabiot, że w reprezentacji Francji to jest takie pozytywne zaskoczenie, zawodnik, po którym aż tak dużo sobie byśmy nie obiecywali, a jednak gra naprawdę bardzo solidnie na tym turnieju. De Paul to waszym zdaniem De Paul to też jest taki zawodnik, który dał coś więcej niż mogliśmy oczekiwać przed tym turniejem? No tak, to jest taki uśmiech Argentyny. Ja nie spodziewałem się, że... Najlepszy kumpel Messiego. To już ciężko się nie dostosować, wiesz? Jak Messi gra wybitnie, no to już to wiesz, no chodź, nie? Chodź ze mną. Ale on pełni tak ważną rolę jak Griezmann. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Dla mnie De Paul jest wysyłany tam, gdzie możesz gdzie sprawić... Gdzie jest zagrożenie. Gdzie kogoś możesz trafić. To jest taki chuligan, którego wysyłasz pierwszego. Zobacz, czy wyjdą, czy nie wyjdą. Doskonały piłkarz, on robi przewagę na bokach. De Paul jest używany... W środku pola ostatnio był użyty... Przeciwko Chorwatom. On grał bliżej prawej strony przeciwko Chorwatom. Bliżej, on generalnie częściej grywa bliżej prawej, bliżej lewej, częściej McAllister, ale kiedy budowali akcję, to nie był De Paul szeroko, tylko w tym meczu akurat De Paul z McAllisterem chcieli Brozowicza i Modricza, ale potrafią zagrać tak, że uciekają w boczne strefy boiska. Jeśli De Paul w prawo, i tam też spodziewam się dzisiaj, De Paula do Di Marii. A nie mieliście takich oczekiwań, że zagra Argentyna tak jak z Chorwacją na czterech środkowych pomocników? No bo zagrała de facto na czterech środkowych. Zagrała w rąbie. Tak, żeby wyhamować ten wpływ Modricia, Brozowicia i Kovacicia. No i to zrobili, bo zorganizowali grę. No tylko dzisiaj myślę, że tego miejsca warto poszukać Di Marią za Teo Hernandezem. I to najbardziej imponuje mi sposób gry Argentyny przez to, że w każdym meczu są inni, w każdym meczu mają taki pomysł. Taki kameleon troszkę. Naprawdę, tak. Naprawdę tak. No słuchajcie, jeżeli pamiętamy, że Mbappe praktycznie nie broni, chyba jedną akcję defensywną. Nie, no to jest jedyny, który nie broni we Francji. Messi tak więcej bierny, broni. Jest tak bierny i pasywny w grze obronnej Mbappe, że ja czasami nie wierzyłem oglądając to, tak? Ja pamiętam, choćby wiesz co? W ostatnim meczu z Maroko. Jak mijasz, to on ma gdzieś, w ogóle nie wraca. To zostaje sam, ale czeka, nie? I schodził, tak. O tym mówi Deschamps właśnie, że okej, w porównaniu jak gra PSG, jak gra reprezentacja Francji, czyli tam w PSG, Mbappe musi jednak. Bo trener Galtier właśnie wymaga tego, on daje więcej swobody, ale powiedział, okej, daję ci więcej swobody w meczu na przykład z Australią, ale w meczu już, nie mówił o finale Mistrzostw Świata, tylko w meczu z przeciwnikiem takim troszkę lepszym, że jednak praca w defensywie jest bardzo ważna, to jednak nie. Ty musisz jednak pracować, a tu widzimy, że niekoniecznie, bo jest mecz z Anglikami, jest mecz z Marokiem i widzimy te statystyki no bardzo słabe, więc... Ja pamiętam, w meczu z Anglikami wzorowali się, żeby Kyle Walker wyłączył Mbappe. I wzorowali się na tym, jak trener Mourinho, zdaje się, to był mecz Chelsea-Barcelona z 2012 roku, jak właśnie to zrobić, jak przeciwdziałać, prawda, temu wszystkiemu i powiedział, że najlepiej wystawić na, oczywiście można dwa warianty, albo mega jakiegoś defensywnego, albo wręcz przeciwnie, to co robi teraz Argentyna. Jest Di Maria na Mbappe i na Teo Hernandeza, czyli ofensywa przeciwko ofensywie, żeby okej, tutaj nie zabezpieczymy tyle o ile, ale wykorzystamy te właśnie jego mankamenty w defensywie, żeby ta strona była odkryta i z tego coś my stworzymy. Panowie, zaraz wracamy do analizy tego spotkania. Jeszcze szybka informacja dla naszych widzów. Oczywiście zachęcamy do skorzystania z oferty naszego partnera firmy Superbet. Szczegóły w opisie do tego filmu, a my przenosimy się już do Kataru, bo tam jest Kuba Białek i on opowie nam o, mamy nadzieję, wielkiej atmosferze i wielkim święcie futbolu w Katarze. Święcie chyba Argentyńczyków, no bo spodziewam się, będąc sporo w Katarze, tak samo jak Robert Podoliński, że jednak to będzie mecz zdominowany, jeżeli chodzi o tę strefę kibicowską przez Argentyńczyków. Ojojo. Mało pikseli u Kuby dzisiaj. Tak, Argentyna tutaj jest. No niestety jest tu po prostu dużo ludzi, więc ten internet może nie domagać. Nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie widać jakkolwiek. Jest okej. Dobra, no to mówię w takim razie, ale z lekkim takim opóźnieniem was słyszę. Jeśli chodzi o atmosferę, to jest najgorszy mecz, na jakim byłem na tym mundialu. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo mówimy o finale, natomiast no to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest tu tak dużo ludzi, nie tylko na samym stadionie, bo na tym stadionie Luzali, który widzicie za mną, no wchodzi jakieś 86 tysięcy ludzi bodaj. No i on był zawsze pełny, więc na innych meczach też tutaj było dużo ludzi, ale też dużo ludzi tutaj przyjechało, żeby być pod stadionem i żeby czuć tę atmosferę. Policjanci ich nie wpuszczają pod stadion, żeby nie robił się tłum. Oni gdzieś są porozładowywani, a ci, którzy przychodzą na mecz, no to w zasadzie mają zakaz stania pod stadionem, tylko od razu
muszą wchodzić na trybuny, a więc póki co przed meczem atmosfery nie ma, no bo nikt nie może tutaj sobie pośpiewać, tylko policja od razu, kolego, idziemy tam, bo tam masz bilet, tam musisz wejść, więc nie ma tutaj atmosfery. Po drugie, no jednak klientela na takich meczach jest specyficzna, bo te bilety są po prostu bardzo drogie. No tutaj w ostatnich dniach przed meczem u Koników, no 5000 euro chodziły bilety, więc nie każdego na nie stać. I to raczej nie są tacy kibice z krwi i kości, którzy na stadionie River Plate czy Boca Juniors zawsze stoją na sektorze najbardziej zagrożonych kibiców. To są raczej ludzie typu biznesmeni, a oni wiadomo, że nie podchodzą, więc dlatego nie ma jakiejś bajecznej atmosfery tutaj. Natomiast ilościowo, bo to zdecydowanie Argentyna, przyjechało jakieś kilkadziesiąt tysięcy tych kibiców do Kataru. Francuzów w zasadzie nie ma, więc no pokonani są niemalże walkowarem. Dobrze, Kuba, to powiedz nam jeszcze, jak to wygląda z tej drugiej strony, bo mówimy o Argentyńczykach, a czy w ogóle widać tam Francuzów? Bo na pewno Francuzów będzie zdecydowanie mniej na tym spotkaniu. Nie widać. Znaczy, oni gdzieś są, no, tak jakbym miał szacować, to 5 tysięcy max osób, co przy tych właśnie 86 tysiącach stanowi jakąś garstkę. No i też, jeśli już widzę kogoś w koszulce Francji, to raczej jest to osoba niekoniecznie urodzona w Bordeaux czy in Nantes. Raczej w Nowym Delhi albo w Bangladeszu, czy w Japonii, czy w Korei. Raczej ci kibice azjatyccy tutaj dominują, jeśli chodzi o trójkolorowy. No dobrze, Kuba. Dobrego meczu, dobrej zabawy. Trzymaj się. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, Kuba. No dobrze, panowie, to wracamy do analizy tego spotkania. Dużo mówiliśmy teraz o tym wyłączeniu Mbappé, ale na pewno kluczem dla Francuzów będzie wyłączenie Lionela Messiego. Messiego, dla którego też to będzie bardzo istotne spotkanie. Wy w ogóle bierzecie pod uwagę, że to może być taki mecz, w którym gdzieś z presją będzie musiał przede wszystkim sobie Leo Messi poradzić, bo ta presja na pewno zewsząd jest olbrzymia. Robert, widzę, że wziąłeś wdech, ale ja wdech, ale ja ten hiperwentyluję po padlu porady. No dobrze, to ja powiem tak krótko. Ja myślę, że nie, już tyle już meczów miał za sobą, o takiej presji, o takim ciężarze gatunkowym, że oczywiście no, finał mundialu dla niego to jest prawdopodobnie być może ostatni mundial, ostatni finał, więc, ale no wątpię, że on jeszcze odczuwa. Ja pamiętam, że chyba w jeden z wywiadów powiedział, że w wieku 9 czy 11 lat on przestał odczuwać presję, teraz gra dla przyjemności, więc... Jest to chyba tyle. To, co miał wygrać, wygrał do drugiej klasy podstawówki. Później już się bawił. Można klasyfikować jego ważność, istotność kolejnych spotkań. Natomiast no, myślę, że jeżeli chodzi o reprezentacyjną karierę, to będzie dla niego najistotniejsze spotkanie. Bo patrzymy na pewno na rozgrywki klubowe. Nie zawsze jest to tak łatwo jeden do jednego przełożyć, ale w reprezentacji ważniejszego spotkania na pewno nie miał. No bo dla niego tym kluczem tak naprawdę, dopełnieniem całej kariery będzie Mistrzostwo Świata. No to jest jego teoretycznie ostatni taniec, ale jak patrzę na Messiego na tym mundialu, to nie widzę żadnych jakichś zakłóceń, problemów z dźwiganiem presji. Przecież 12 goli Argentyny, 9 to jest udział Messiego, tak? Także no widać, że on czuje odpowiedzialność, bierze odpowiedzialność i całkiem nieźle się w tej roli czuje, tak? Widziałem ostatnie treningi Argentyny, kiedy wszyscy się uśmiechali, byli wyluzowani, to Messi skoncentrowany. Czy to na dziadku, czy to na bieganiu, na mijaniu słupków. No widać, że facet czuje misję, ale ona go nie paraliżuje. Miałem przyjemność oglądać Argentynę w treningu i rzeczywiście z tej rozbawionej ekipy grającej w siatkonogę i bawiącej się, to jest facet, który stoi z boku, obserwuje spokojnie, oczywiście podejdzie, pogada. Natomiast ja nie widziałem... Bez wygupów, prawda? Ja nie widziałem Leo Messiego, troszkę go, kilka razy go widziałem. Nie widziałem Leo Messiego, który po meczu bawi się z kibicami tak bardzo jak teraz. Nie widziałem Leo Messiego, który kontroluje wszystko po nieudanej akcji, nie macha łapami, a takich liderów mieliśmy na tym mundialu. Widzieliśmy takich piłkarzy, którym jeśli nie idzie, to gestykulują. Belgia dla mnie jest takim przykładem rozbitego zespołu. Słuchajcie, no Leo Messi... Tak... Raz się wyluzował. Wiesz kiedy? Jak Wykhorsta zaczepiał. Tak, ale ja nie pamiętam Leo Messiego, który trzymając się z kumplami przy rzutach karnych za ręce, pierwszy rusza z gratulacjami, pierwszy bije brawo. On nakręca zespół. Jak na wielką gwiazdę, no to jest w tej chwili kałowiec. No, człowiek, który zapewnia Argentynie tylko radość, ale i naprawdę trzyma ten zespół. Widać, że on z tymi ludźmi, którzy do niego dotarli, przez De Paula, bo to chyba jest też słynne, że
to De Paul go wyciągnął. Ten jego przyboczny, chociaż mógłby się obrazić, prawda? Tak, De Paul. Choć pogadamy z tymi chłopakami, bo przyszło młode pokolenie i że Messi tak się otworzył i czuje się tak ważny i potrzebny tym młodym piłkarzom, którzy wchodzą w tej chwili. Ale dawno też nie było takiej Argentyny, która powiedziałbym, by grała tak pragmatycznie i tak bardzo przykładała uwagę do taktyki, bo często to były indywidualności, często to były takie indywidualne zrywy poszczególnych zawodników, a rzadko to była Argentyna, która była tak naprawdę pod każdego rywala stricte przygotowana. Brawo. Z pomysłem taktycznym. A tutaj ja już mogę zacząć oglądać mecz po tym, co powiedziałeś. Mam dokładnie te same obserwacje. Nie ma tak ostrożnego... Nie idźmy w drugą stronę teraz. Słuchajcie, nie ma tak ostrożnego, tak zdyscyplinowanego zespołu z tego topu, który oglądaliśmy jak Argentyna. To jest zespół, który nigdy nie zostaje jeden na jeden ze stoper napastnik. To jest zespół, który ma przynajmniej przewagę jednego, najczęściej dwóch graczy. I tu jest przewaga Argentyny na przykład nad Brazylią, na przykład nad Belgią, na przykład nad Holandią i myślę, że nad Francją, bo Francja ryzykuje więcej, Francja odkrywa się bardziej, a tutaj myślę, że Mbappé nie dość, że będzie miał bardzo ciężkiego przeciwnika. Kurde, nie ukrywam, że czekałem na Foyta, żeby doszedł, żeby zdążył, bo dla mnie to jest kapitalnie obrońcy, boczny obrońcy. Ja widziałem go w Villarreal, jak nakrywał czapką skrzydłowych Bayernu. Kogokolwiek, kto nie podbiegał, to był skasowany, ale tu myślę, że Argentyna postawi się nie tylko o tym, o czym mówisz, Adaś, nie tylko indywidualnościami, ale organizacją gry w obronie. To jest najlepiej zbilansowany zespół na tym mundialu. To jest tak, jak ładnie Robert powiedział tutaj na wstępie programu. Najlepiej zbilansowany zespół na tym mundialu. To jest tak, jak ładnie Robert powiedział tutaj na wstępie programu, że to są zadaniowcy, tak? Ale zadaniowcy w takim dobrym brzmieniu tego słowa, że każdy wie, o co chodzi. Myślę, że dobrze zrobił im ten reset, kiedy przegrali na początku po serii 36 meczów. To też spadło z nich to ciśnienie, nie jesteśmy już niepokonani. Idziemy taką drogą chyba, jak szła Hiszpania w 2010, tak? Też przegrała pierwszy mecz, a potem sięgnęła po mistrzostwo. Druga rzecz, co mi się bardzo podoba, to wyjście Argentyńczyków na mecz z tunelu. Oni idą jak takie wściekłe psy. Sam Alfa jest Messi, wszyscy za nim. Nie wiem, czy to w NFL podpatrzyli, czy gdzieś indziej, ale to jest rzeczywiście doprawdy imponujące. No i w nawiązaniu do tego, co mówi Robert, zobaczmy, na ile pozwala Argentyna innym zespołom. Na bardzo niewiele. Od tej serii, kiedy wygrywają. Od razu w to wejdę. Czy w kontrze, czy w ataku pozycyjnym. Nie ma pierwszego meczu. Oprócz pierwszego meczu, tak? Argentyna nie daje ci realnych pozycji strzeleckich. Okej, okay, Chorwacja trzymała piłkę, ale co z tego było? Ja komentowałem większość meczów spotkań Argentyńczyków. Ja nie pamiętam szybkiego ataku wyprowadzonego w przewadze na Argentynę. Nie ma takiej sytuacji, a przeciwko Francuzom się zdarza. Tak. Przeciwko Brazylii to jest coś, czym możesz ich skaleczyć. Argentyna nigdy nie pozostawia w szybkim ataku jakiejś przestrzeni. 6, 7 wracają momentalnie. Pamiętacie mecz z Chorwacją, co różniło te oba zespoły? Po stracie piłki liczba ludzi za linią piłki. Wszystko zajęte było. Wszystko. No nie masz gdzie. No wszystko. Dzwonisz zajęte, nie ma gdzie się odzwonić. Żebyście też o Molinie pamiętali. Dla mnie to jest maszyna. To jest przód, tył, to jest dynamika i dzisiaj chyba ten Di Maria będzie troszkę się droczył, schodząc lewą nogą do środka, a Molina będzie wypełniał linię końcową. Ja pamiętam jego ten spięcie, zdaje się, przy karnym z Chorwacją, tak? Przecież to tak poszedł jak przecinak. To on chyba ściągnął tego zawodnika przy rzucie karnym, chyba przy Paulu. Miał gigantyczną, ma motorykę, powroty na czas. A tutaj czas, będzie kluczem, tak jak Kyle Walker w meczu z Anglią, Francja-Anglia, tutaj Molina w meczu. Będzie miał trudniej Mbappé niż oczywiście taki. Wiele zależy od defensywnego pomocnika, środkowego obrońcy, żeby se asekurował, ale jednak ta motoryka, ta szybkość będzie bardzo ważna. I co trzeba powiedzieć, że Argentyna z każdym meczem chyba gra coraz lepiej, oprócz tego pierwszego. I ma różne z każdym warianty. Spotkaniem jest już lepiej zorganizowana i się rozkręca. Oby ten finał to potwierdził, że ostatni mecz turnieju będzie, no mam nadzieję również, że Francja troszkę się obudzi, bo te mecze wcześniejsze, czy z Marokiem, czy z Anglikami, troszeczkę były, może zabrakło tej dominacji. Przepchane. Pragmatycznie, Robert. Z Anglią, brawo. Z Anglią, Anglia-Francja, najlepszy mecz tego turnieju, mimo że uwielbiam Brazylię. To było najciekawsze spotkanie. Siedziałem na stanowisku komentatorskim za Matim i za Januszem. Janusz ma do tej pory siniaki na ręku, bo Mati, tradycja, ale Janusz. Tam pianista się włączył. To też fajnie wygląda, bo wszędzie cisza i spokój, oprócz a tu żyją. Mateusza Worka, który zarządził wszystkim, ale to był mecz, który oglądało się na stojąco. Igor, jakieś zastrzeżenia? A co myślicie o Taliafico na Dembele? Czy nie uważacie, że Argentyny, to ja bym postawił na przykład na lewą obronę. Panowie, nie, jeżeli chodzi o elementy piłkarskie, to Taliafico super, bo gra, wiesz co, przy rozgrywaniu, ale na przykład przy motoryce Dembele może być problem. A ja wam powiem, że właśnie tego się nie obawiam, bo Taliafico w pierwszej połowie chociażby z Chorwacją, czy w pozostałych spotkaniach, on jest używany zadaniowo. To jest facet, który były mecze, kiedy przez 45 minut nie przekraczał połowy, bo miał robotę do wykonania. To nie jest żaden kłopot, żeby Taliafico zostawić i bronić trójką. Tak broni między innymi
innymi Holandia. Dajesz wyżej Molinę z Di Marią, chcesz zablokować, Romero blisko, Otamendi i Tagliafico, żaden kłopot z asekuracją środkowej strefy boiska. Do tego macie Enzo, który będzie przed stoperami. Argentyna jest ostrożna i Tagliafico będzie dzisiaj używany jako ktoś, kto będzie tworzył przewagę w linii obrony. Także no tak. Dobrze, to zerknijmy sobie jeszcze, żeby niżej to wszystko, będzie zdecydowanie, żeby to zdecydowanie wszystko zobrazować na skład Francuzów. Tutaj Igor może się do tego odnieść, ale tutaj też wielkich zaskoczeń nie ma, chociaż no, też zastanawiamy się, jaki wpływ będzie miała ta sytuacja zdrowotna na Upamecano, Varana czy też ewentualnie Rabiot. Zgadza się, no wszystko oczywiście wyjdzie podczas spotkania, ale jeżeli są gotowi, jeżeli są, prawda, w pierwszej 11, to znaczy, że już powiedzmy nic im nie grozi, że będą słabiej wyglądać, jeżeli chodzi o samopoczucie, o motorykę. Na pewno Koundé cały chociaż czas... Chociaż pamiętamy ostatni mecz Maroka i jak to wyglądało, jak szybko były zmiany. No zgadza się. Ja pamiętam, przypomnijcie mi, ostatni ten strzał Pawarda, to było z Argentyną, prawda? Ten na 2-2 czy na 3... 1-8 chyba, tak? Nie, chyba... 1-8? Już nie pamiętam, na ostatnim mundialu. Kurde, pamiętam. Tak myślałem, że znaczy, może właśnie... Gola, ale... Myślałem, że może Pawart będzie za Koundé, ale cały czas... Nie, już skreślony na wstępie. Tak, po tym pierwszym meczu z Australią, prawda? Tylko mówię, tak sobie wspomniałem tego pięknego gola. A tutaj bez zmian, absolutnie. Rabiot, Tchouaméni, Griezmann jako... Nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest dziesiątka, bardziej taka ósemka, dziesiątka, zawodnik harujący również w środku pola. Mam nadzieję, że Dembele, że to będzie jego mecz, bo od początku mundialu to jest taki jego, ten turniej dosyć przeciętny. On też dużo broni. On się dużo angażuje w grę obronną na własnej połowie. To jest zupełnie tak, inaczej tak, niż Bartek, ale jeżeli masz taką motorykę... Wiem, że chciałbyś dać, żeby tak dał więcej w ofensywie. Oczywiście bo ma okazję, ma momenty. Ma dalej do bramki, pamiętajmy. O to chodzi. Zostaje wysoko, nie zostają asymetrycznie. Zostaje Mbappé i zostaje Giroud, który tylko odcina defensywnego od podania, a Dembele musi popracować. Jeżeli zostawaliby trzema, Francja miałaby ogromny kłopot. Tak. I Griezmanna, i Rabiot by nie wystarczyło. Wiesz? Mbappé od Dembele, że faktycznie... Że jest asymetria. Fakt, że tak. Hernandez jest bardzo ofensywnie nastawiony. Upamecano jednak, a nie Konate, czyli mam nadzieję, że tego... Przypomina wam to Włochów z Euro troszeczkę? Tak zapytam, Igor, ciebie od piłki francuskiej. Pamiętacie, jak Spinazzola nie zatrzymywał się z drugiej strony? Włosi poblokowani, w tą stronę przesunięci. Dla mnie to jest takie, jakbym miał przypomnieć komuś wielki zespół, to popatrzmy na Włochów na Euro, zbudowany zespół bardzo podobnie, z podobnymi miejscami, mocnymi, lewa strona otwarta, Spinazzolą, prawa troszkę przesunięta i Hernandez, no zobaczymy, Igor, Hernandez, tutaj ja... Messi. Kapitalna, ale kapitalna para Hernandez-Mbappé, to jest dwójka współpracująca. Dla mnie w ogóle zaskoczenie, że on nie grał od początku, bo naprawdę kapitalnie prezentuje. Bo chyba to podobnie jak, że miała być jedna i druga strona zamknięta, tak, żeby Mbappé miał więcej swobody, a Lucas Hernandez jest bardziej chyba środkowym obrońcą, a nie lewym, dlatego miał to grać, tylko pech brata, więc zadał krzyżowe zerwane i dlatego gra Teo, który no kapitalnie wszedł w ten mundial, daje się dwie asysty, jedna bramka. I ta lewa strona chodzi, nie tylko Mbappé, ale właśnie te wymiany podań, 1, 2, 3 kontakty i kapitalne dośrodkowania. Ja jestem też ciekaw, powiem wam, czy dzisiaj wszyscy wytrzymają ciśnienie. No bo jak ktoś nie trzyma ciśnienia w reprezentacji Francji, to właśnie Theo Hernandez, tak? Karny, tak. Karny zupełnie niepotrzebny z Anglią, kiedy no, sprawił, że zespół nagle troszkę gdzieś tam się rozregulował. Później ten karny też dla mnie potencjalny, bardziej 60-40, jak wszedł w Buffala, tak? Dobrze pamiętam, z Marokiem, tak? To karny. To jest dla mnie karny. Tak. A z drugiej strony mamy Cristiana Romero. To jest dobry środkowy obrońca. Natomiast to, jak poszedł na raz w 6 minucie w Kovacicia i sędzia to przepuścił, to jest niewiarygodne. Tak. Sanki frontalnie w rywala co najmniej rzuta karny. Tak. I ma takie odpały, brzydko mówiąc, w meczu Romero. Ma. Jest też zadanie dzisiaj dla Scaloniego. Nie tylko oni pewnie, ale i Otamendi lubi wybiec. No i De Paul. No, robisz zmiany, wpuszczasz Paredesa, tak. Wpuszczasz Pecele, ładuje się i tracisz bramkę z wolnego. Tamtej chłodnej główki brakuje, ale dla mnie to jest taka... pozytywna bandyterka. Nie wiem, czy to jest ładne, czy brzydkie, komuś się nie spodoba, ale to są tacy chuligani uśmiechnięci. Że głupotka czasem, ale tam ja oprócz meczu z Holandią po Argentyńczykach nie widzę jakiejś złośliwości, jakichś szpileczek. To, co Marcin Żewłakow zawsze mówi. Ja ich nie bardzo lubię, to cwaniaczki, turkną cię, kopną. Każdy ma swojego prowokują. Prowokują, ale zobaczcie, dla mnie mecz z Chorwacją jest fajny w ich wykonaniu. Z Holandią napięcie było, sięgało zenitu, a z Chorwacją ogromny szacunek do siebie. Piękne. A jestem ciekawy, właśnie Bartek mówi o tym wytrzymywaniu ciśnienia, czy Tchouaméni będzie tak swobodnie operował piłkę, bo czasami mu się, oprócz oczywiście bramki, oprócz fajnej piłki zagranej do przodu, ale mu się zdarza w środkowej strefie za łatwo stracić. To jest jego,
No właśnie, to są Francuzi, którzy bronią tytułu, ale tam jest chyba 5 graczy, którzy no, nie pamiętają tego, tamtego mundialu. I nie byli w tej ekipie. I nie byli, a jednak finał, oczywiście mówię, możemy powiedzieć, że ćwierćfinał, półfinał, grają w takich klubach, że te ciśnienie powinno być na porządku dziennym, prawda, tonowane, ale jednak finał mundialu. A Tchouaméni to jest taki zawodnik, który oczywiście odbiór piłki, motoryka, jego taka siła jest po prostu level najwyższy chyba, albo jeden z najwyższych z możliwych, ale jeżeli chodzi o przyjęcie piłki pod pressingiem, tutaj może być problem, że czy jakieś na nie pół zgubi. Metra, dokładnie, więc tutaj może nie wiem, czy nie będzie tak pewny siebie i to go może zgubić. Wiesz co, Igor, bo to jest też taki gość, który lubi sobie strzelić. Ja myślę, że Tchouaméni, jak nie wejdzie kilka razy w tercję ofensywną, to czuje się nieswojo. On w każdym meczu ma strzał, tak? On ma dobry strzał, tak. Czysty strzał. To też jest na pewno coś, nad czym Scaloni ze swoim zespołem... O, jestem przekonany, że za plecami już ktoś będzie czekał tam na to miejsce przed stoperami. Francja lubi zostawić wolne miejsce, lubi otworzyć boczne strefy boiska, zostawić miejsce. No Francja gra dla mnie ofensywnie bardziej beztrosko niż Argentyna. Francja nie jest tak przywiązana do założeń taktycznych. Francja lubi cieszyć się futbolem. Ja dlatego liczę, że to będzie tak piękny, tak wielki mecz, bo Francuzi chcą. Doszli gdzieś, są uśmiechnięci. Argentyńczycy, myślę, że ciśnienie zeszło ze wszystkich. Każdy z tych zespołów chce, ale każdy ma artystów. I to jest ten moment, kiedy naprawdę możemy mieć na tym mundialu ogromny uśmiech. Słuchajcie, chcemy karmić się atmosferą wielkiego święta, wielkiego piłkarskiego święta. Nie udało się z Kubą Białkiem, bo on nas za bardzo nie nakarmił, bo jak było widać pod stadionem, na razie wielkiej pikselami. Atmosfery nie było, ale myślę, że nakarmi nas na pewno Dominik Piechota, który jest w Buenos Aires. A, jeszcze chwila. Słyszałem, że już jest gotowy, ale jednak jeszcze Dominika nie ma. To panowie, żeby dopełnić też temat liderów. Mam tutaj chyba, Igor, do ciebie szczególnie pytanie. Ty jako były defensor grający także na boku obrony, na kogo grałoby ci się trudniej i też ze strony takiej trenera? Kogo twoim zdaniem jest trudniej wyłączyć? Mbappé czy Messiego? Jezu, jakie piękne pytanie, Igorku. Na szczęście. Dobrze, że ty. A ja się mierzyłem z Mbappé, to mogę coś powiedzieć, tak? Nie, wiesz co? Kurczę, najtrudniej. Oczywiście zależy, czy jesteś w głębokiej defensywie, czy jesteś zostawiony samiuteńki na takiego Mbappé, gdzie musisz sobie radzić sam, co jest oczywiście niemożliwe. Zawsze przy Mbappé musi być defensywny pomocnik, ewentualnie stoper, który ci musi pomagać. Ty odcinasz tylko linię. Musisz, tak i tak nawet jak odetniesz tą linię, jeżeli zablokujesz, to jednym wypuszczeniem piłki i ciebie nie ma. Więc tutaj samemu poradzić sobie z takim zawodnikiem jest niemożliwe. Natomiast tylko, że jeżeli pójdziesz agresywnie do Mbappé, to jest możliwość odzyskania tej futbolówki. Natomiast przy Messim, tak jak właśnie trener Hervé Renard z Arabii Saudyjskiej mówił, że kluczem do wygrania z Australią było agresywne podejście nawet na 35, 45 metrze i czasami to jest hazard. To nie jest tak, że pójdziesz na 100% agresywnie i tą futbolówkę, tą piłkę odbierzesz. Nie, wręcz przeciwnie. W większości się nie uda, ale jak ci się uda, to możesz właśnie fajnie tą kontrę wyprowadzić i wtedy zdobyć bramkę, co zrobiła zresztą Arabia Saudyjska. I z jednym i z drugim zawodnikiem myślę, że tylko drużyna może poradzić. Pojedynczy zawodnik, jak nie wiadomo, nawet będzie dobrze przygotowany. Popatrzmy Kyle Walker. To nie był Kyle Walker, który tylko i on wyłączył tego zawodnika, ale to był również... Praca zespołowa, drugi stoper, defensywny pomocnik, czasami skrzydłowy, bo okej, jeżeli się skupisz dwoma, trzema zawodnikami na jednym graczu, to inteligentny zawodnik, on przegra stronę i wtedy kolega po drugiej stronie boiska będzie miał łatwiej. Więc jeżeli poświęcisz za dużo ludzi, to inni zawodnicy będą mieli ciut łatwiej. Nie da się wyłączyć, jeżeli chodzi o 1-1. To takie fajne pytanie było na mundialu. Jak prowadzić Leo Messiego? Jak trener powinien prowadzić? Odpowiedź jak najdłużej. Żeby się z nim nie rozstawać. Lepszego nie powiesz, tak. Nic nie wymyślisz. To myślę, że Igor też powinien odpowiedzieć. No teraz w tygodniu przynajmniej chciałbym się spotykać w takich spotkaniach z tak wielkimi piłkarzami, ale to, no, to jest uczta. Nie uważacie, że Messi, który dopadł Guardiola, to zrobił to specjalnie, czekał na tego małolata, który w pierwszej połowie zabrał mu piłkę dwa razy? Że to było czekaj. Zaczekaj, chodź tu do mnie, zaczekam, aż masz 1-1. Tak, to taki, to nie jest tak, że Martin, jak Michael Jordan, że jak się na kogoś napiął, to za chwilę udowodni swoją wyższość. To w Messim jest przepiękne, ten głód, ta chęć udowodnienia, że to on jest numerem jeden. A po drugiej stronie ma tego uśmiechniętego Mbappé, mnie w ogóle jego taka dziecięca radość z tego, że jest na boisku, się cieszy. Obrazy, kiedy podszedł do Kamila Glika, jak syn do ojca się przytulił. No to jest naprawdę przepiękne obrazki i on naprawdę daje radość. Oglądasz Francję, tej Francji nie da się nie lubić.
Nie da się nie patrzeć na Francuzów, jak konstruują akcje, jak budują, jak atakują z rozmachem. Jak ten Giroud, który nie dotyka piłki, nagle pakuje ci bramkę i są wszyscy uśmiechnięci. Nie da się nie lubić Francji na tym mundialu, chociaż zgadzam się z Igorem w 100%. Z Anglią mecz, gdyby potrwał przy remisie, Anglia była zespołem lepszym, napędzającym się, a Francji, tak jak w meczu z Marokiem, w pewnym momencie czegoś brakuje. Jeśli Argentyna wytrzyma, zaczeka, nie da Francuzom odjechać i nie da grać szybkim atakiem, w którym są chyba najlepsi na tym mundialu, z Mbappé wysoko, z Dembele, z Giroud, no to Francja może mieć kłopot. I tak szukamy sobie jakichś nieoczywistych postaci. Chyba też przed turniejem ciężko nam było powiedzieć, żeby Griezmann był aż tak istotnym zawodnikiem dla reprezentacji Francji, bo to naprawdę jest niebywałe poświęcenie. Ile on haruje w defensywie i jak też przeobraził się w ostatnich miesiącach, a szczególnie na tym turnieju Griezmann, biorąc pod uwagę jego taki profil boiskowy. Wiesz co, dla mnie Griezmann jest najlepszym piłkarzem Francji na tym turnieju. Najbardziej wpływowym, najistotniejszym. Bardziej niż Mbappé. Wystarczy spojrzeć na udział przy golach w tym trudnym meczu z Maroko. Przecież to ta jego, w cudzysłowie, wklejka w linii obrony, tak? Bo Regragui uznał, że zagramy sobie trójką stoperów, mamy ludzi w szerokości boiska, tak? Gdzieś powstrzymamy te boki. Spryt Griezmana, inteligencja boiskowa, tak? Gdzieś dubluje pozycję napastnika, łapie na wykroku środkowego. Jest wszędzie. Z tego jest sytuacja. Gra najlepsze piłki w tym turnieju obok Messiego. Tak to odbieram też, bo jest w każdym meczu w stanie otworzyć kilka razy szesnastkę przeciwnika. I wydaje mi się, że też pracuje w defensywie, bo w meczu z Maroko kilka razy to Griezmann w istotny sposób wspierał linię obrony. Słuchaj, Bartek, nie kilka razy, tylko miał 101, nie wiem, czy to dobrze zobaczyłem, 101 prób właśnie tych akcji defensywnych. I najwięcej w ogóle z Francuzów to jest gigant, mundialu. Cztery Słuchajcie. Kluczowe podania w tym meczu. Mm. 21 podań przed oddaniem strzału przez kolegów, więc to oczywiście to jest ofensywa, ale tego, czego nie widzimy, to jest właśnie defensywa. To by było, gdyby Mbappé pracował w defensywie tak jak Griezmann. To by nudy były wtedy, nie? Dokładnie, ale no tak, to już nie jest dziesiątka, to jest bardziej ósemka. Zresztą mówi przed mistrzostwami. Ja wiem, że to jest box to box. Że jak będę grał na tej pozycji, to ja nie tylko będę miał chciał mieć piłkę, tylko właśnie będę pracował w defensywie, żeby ktoś miał łatwiej z przodu. Więc fajna świadomość tego gracza, bo wie, że trzeba się poświęcić na tej pozycji. Nie tylko, nie wiem, Tchouameni ma odebrać, Rabiot ma odebrać i dać mi, tylko wie, że może największą gwiazdą jest Mbappé na ten moment, więc troszkę trzeba popracować pod niego. Do Griezmana zaraz wrócimy, ale przeniesiemy się szybko do Buenos Aires, bo słyszę tam delikatne problemy z internetem, ale już jest Dominik Piechota, który, tak jak mówiłem, nakarmi nas wielką atmosferą mistrzostw. Nie wiem, czy był na rybach dopiero, co tam się dzieje, ale opowiadaj, Dominik. Łowimy dobre sztuki. A, dobre sztuki. No panowie, internet tutaj może być, no może być ciężki z tego względu, że są tak tysiące osób. To jest to miejsce, pod którym potencjalnie Argentyna ma płakać lub świętować. Tak jak widzimy, no już tysiące Argentyńczyków tutaj zbierają. Od samego rana, od 8 jest tutaj zabawa. Dzisiaj niedziela, więc nie ma żadnego innego tematu. Jutro, jeżeli wygrają, to będzie dzień wolny, ale myślę, że na poniedziałku się nie skończy. No, generalnie jest na wielkie szaleństwo. No nie wiem, co to jest, co mogę powiedzieć, bo oni tak żyją tym od kilku dni. To wam cały czas pokazujemy na każdym kroku. Uważaj, Szymon, bo ty przejedzie tutaj autobus. Natomiast dzisiaj jest ten punkt kulminacyjny, na który wszyscy czekaliśmy. Całe Buenos Aires wychodzi na ulicę. Powiedz, gdzie jest jakaś strefa kibica? Gdzie to spotkanie będziecie oglądali? Czy to jest jakieś jedno pojedyncze wielkie miejsce, wielka strefa kibica? Czy tak naprawdę w każdym miejscu jest gdzieś telebim? No. Tak, w samym Buenos Aires jest 5 wielkich stref kibica plus kilkanaście mniejszych. Z 15 takich jest mniejszych. My jedziemy do takiej największej, gdzie jest w wielkości 15 metrów telebim. Tam będziemy oglądali, trzeba się było zapisać, trzeba było zagwarantować sobie wejściówkę, bo zbyt dużo osób tam jest. Jesteśmy trochę spóźnieni i będziemy tam pewnie wbijali się na ostatnią chwilę. Natomiast niektórzy znajomi już mówili, że było tam tłoczno o 8, o 9 rano. Bo jednak, jeżeli ktoś chciał w takich warunkach obejrzeć, no to już sobie najlepsze miejsce rezerwowo. Byliśmy tam wczoraj, było spokojnie, dzisiaj to będzie zupełnie inne szaleństwo, bo z kimś nie rozmawiam, że to już ludzie gwarantują sobie wolne, już nic innego nie planują. Słuchajcie, była taka sytuacja, że związki zawodowe produkujące opony, zdaje się Bridgestone, albo myślałem, nie jestem teraz pewien, oficjalnie doprowadziły do protestu, bo nie mieli zagwarantowanego wolnego w pracy w niedzielę i stwierdzili, że nie chcą mieć jakiejś przerwy, później wracać, więc dokonali oficjalnego strajku, zawiesili wszystkie największe fabryki.
tylko dlatego, żeby dzisiaj móc skupić się na oglądaniu. I słyszałem, że wiele takich związków zawodowych tak postąpiło, jeżeli pracodawca jakoś nie chciał im umożliwić oglądania tego, nie tylko oglądania tego mundialu, ale jeszcze później świętowania przez cały dzień, bo teraz jest godzina 12 w Argentynie, no to szukali po prostu wszelkich możliwych sposobów, nawet takich masowych strajków i zawieszeń swojej działalności, żeby tylko dzisiaj ten finał obejrzeć. Czy Dominik w Argentynie, podobnie jak w Europie, głównie mówi się o ostatnim turnieju Leo Messiego i o tym, no, że dla niego to tak naprawdę najistotniejszy mecz w reprezentacyjnej karierze? No tak, to jest dzisiaj najważniejszy mecz, jaki Argentyna będzie oglądała w wykonaniu Leo Messiego. Kolejny finał Mistrzostw Świata. On był kojarzony z przegranymi finałami, dotychczas Perema uratowało go jedno wygrane Copa America. Natomiast jednak dzisiaj trochę się czułem podczas takiej finałowej sceny. Czy on zostanie na lata Mistrzostw Świata, czy ten jego ostatni mecz w kadrze to będą wielkie łzy rozczarowania. No wszyscy są przygotowani na to, że to pewnie będzie jego ostatni mecz. Jego, Angela Di Maria, więc jest taka narracja, że nawet gdyby Argentyna przegrała, to i tak wszyscy wyjdą, będą świętowali, będą chcieli podziękować za to, co osiągnęli w ostatnich latach, czyli Copa America, ta finalissima, którą oni traktują jako oficjalny puchar, czyli wygrany, no sparing, ale dla nich oficjalny puchar z mistrzem Europy, z Włochami, więc nawet jeżeli wydarzy się najgorsze, to myślę, że i tak tutaj ludzie przyjdą, żeby podziękować generalnie atmosferą za to, co Messi im dał w tych ostatnich miesiącach i latach, bo ta cała historia jego nauczyła i jak masz taki skarb, to nie możesz go krytykować i naciskać, tylko trzeba się cieszyć tym, co dał przez te wszystkie lata. Słuchaj, wiemy, że Argentyńczycy podchodzą trochę do życia i ogólnie do kultury, do religii, do sportu w taki sposób, że oni są tak naprawdę taką Europą, europejskim krajem w Ameryce Południowej. Czy przekładając to na to, jak dzisiaj gra Argentyna, widzisz, że tam troszkę też zmieniło się podejście do futbolu? To, o czym mówiliśmy tutaj w studiu, że dzisiaj Argentyna gra tak naprawdę po europejsku. Tam bardzo istotnym elementem jest taktyka, podejście do każdego konkretnego rywala, a mniej już w tej Argentynie, takiej powiedziałbym finezji typowo latynoskiej, typowo z Ameryki Południowej. Tak, ja myślę, że to już się dzieje praktycznie wszędzie, zdaniem w takich krajach gigantycznych jak Brazylia, jak Argentyna, one obie te kadry już bazują głównie na dobrym podejściu taktycznym, bo wszyscy ci piłkarze grają w Europie, wiedzą z czym to się je. Dzisiaj naprawdę nie znajdziemy praktycznie argentyńskich piłkarzy z Ligi Argentyńskiej tutaj w kadrze. Frank Armani, bramkarz, to jedyny taki przykład, więc oni grają bardzo po europejsku, zmieniają taktykę, co spotkanie praktycznie, naprawdę różne warianty. Widzieliśmy trójkę defensorów, w środku, Kutiego Romero na prawej stronie defensywy. Dużo różnych wariantów, więc Scaloni jest trenerem bardzo europejskim i oni grają po europejsku, aczkolwiek to, co ich wyróżnia od europejskiej drużyny, to jest właśnie ten jeszcze latynoski charakter, taka zawziętość, oddanie za barwy, które widzimy i po Leo Messi, po całej tej paczce, że oni nagle, jak się zakładają te koszulki reprezentacji, to są kilka razy lepsi, to wyglądają lepiej, oddają siebie więcej. To jest trochę pułapka dla właśnie klubów europejskich. Jak ktoś sobie patrzy, jak dzisiaj wygląda taki piłkarz w kadrze Argentyny, to sobie myśli, nie no, ale Kozak, musimy go wziąć do klubu. Ja mam wrażenie, że on nie da tego samego, że to jednak nie będzie ten poziom regularności, jak wtedy, kiedy zakłada koszulkę drużyny narodowej, kiedy to staje się takim świętem. Więc dlatego myślę, ta Argentyna z takim dobrym zespołem, tak też oddanym, tak też walczącym za siebie, skaczącym w ogień, że właśnie to gra jednak dla narodowych barw. I teraz też mówię o tym, że piłka reprezentacyjna traci przy piłce klubowej. To moim zdaniem prawda. Natomiast tutaj widzimy zupełną odwrotność tego przykładu, bo jednak Argentyńczycy zawsze, kiedy grają dla kadry, to mam wrażenie, że są kilka razy lepsi. Słuchaj, prośba Roberta Podolińskiego jest. Mira, Bobo, zaśpiewaj mu Czaczo, proszę cię. Czekaj, jak... Kurde, tyle razy to słyszałem. Musicie mi podrzucić rytm, to do końca. Beat. Proszę? To nie beat. Wiesz? Jesteś na rondzie de Gola, przyznaj się. To prawda. Dobrze. Słuchaj, bo mam teraz inne tutaj utwory, więc nie jestem w stanie tego zacząć, bo moja wewnętrzna rytmika się teraz obudza. Słuchaj, to po ewentualnym zdobyciu mistrzostwa albo wicemistrzostwa... Zaśpiewasz, Domin, obiecaj. Bartek, bo ty jesteś w naszym kwartecie odpowiedzialny za departament muzyki. Czekaj, bo wiesz, ja ci pisałem o tym kawałku. Paulo Londra, Aveses, tak? Dobrze mówię, Aveses? Aveses. To jest czasami, tak? Aveses, czasami się przydarzają takie rzeczy. No i powiedz mi, jak tam w Argentynie, to jest utworek wzięty, nie wzięty? Ten artysta, jak to tam wygląda?
No powiem ci tak, Paulo Ondra, tak, znaczy nie jest to czołówka listy przebojów, ale jest tak, jest za plecami, przebija się. Tutaj raczej dominują, wiesz, argentyńskie piosenkarki, Emilia, Tini, to są raczej tutaj takie lokalne popgwiazdy i tego cię bardziej szuka w radiu. Ale tak czasem się uda. A Tini to jest pani Rodrigo de Pola, tak? Tini? Tak, dokładnie tak. Ja się lubię. Po pierwsze meczu przyjechała do niego, nie no. Zrobić osobny program kiedyś o argentyńskich piosenkarkach, to jest przeciekawy temat. No dobrze. Domi. Może jeszcze uda nam się tuż przed rozpoczęciem spotkania połączyć, a jeżeli nie, to bardzo dobrze, że te kanarkowe okulary schowałeś, bo myślę, że to nie jest odpowiedni kolor w Argentynie. No właśnie tak, nie. Dobra, panowie, trzymaj się. Dzięki serdecznie. Słuchajcie, ale Buenos Aires, tak Argentyna. Ale no fajnie, co? Dzieją się tak śpiesznie. No na tę strefę kibica i później może jeszcze się z nami. Jeszcze do Rosario chcę pojechać. No 100%. Tak. Albo wina. Panowie, ale powiem wam, że no naprawdę cieszy się twarz, kiedy ogląda się Argentyńczyków, kiedy ogląda się ich taką miłość do futbolu. Oglądałem na Netflixie też taki serial o Boca, oglądałem seriale o Maradonii. To wszystko jest przepełnione taką kulturą, a wręcz powiedziałbym, że religią. Wiesz co, ja spędzałem długie minuty każdym meczem Argentyny, chodząc dookoła stadionu, nagrywając flagi, robiąc zdjęcia. No ja jestem zafascynowany. To jest jedyna grupa kibiców, może oprócz Brazylijczyków, którzy uważam, że w tak zorganizowany, zbliżony do klubowego sposób nie kibicowali na tym mundialu. Saudyjczycy, Meksykanie może bliżej, ale Argentyna to jest każda mała ojczyzna obok siebie na fladze. Meksykanie chyba drugie miejsce, bo jak byłem, wiesz to co, naprawdę... Adasiu, no da, ale tam widziałeś jakichś miłośników klubów poszczególnych Meksykanów? Nie, nie. Właśnie, Argentyna ma to coś. Tu każda mała ojczyzna jest reprezentowana przez flagę Argentyny z napisem klubu, z napisem Diego Maradona, religia, wytatuowanie, chyba połowa miała Diego, 30% miała Leo Messiego. No kapitalny doping. Ja miałem taką, mówiłem wam chyba o tym, już nagrywałem, nie wiem, czy tu nie chcę się powtarzać, ja nagrywając film dla chłopaka, którego aukcję charytatywną wspieram. Oni zaczęli śpiewać mi za plecami, pytali, jak się nazywa. No, słuchajcie, to nie da się nie zakochać w Argentynie po tym mundialu. To jest spontan. Jakie są proporcje między właśnie kibicami Argentyny a Francji? Słuchajcie, Europa nie dojechała na mundial, Adaś świadkiem, to jest przepaść. Argentyńczyków i Meksykanów było ogólnie najwięcej. Brazylijczycy, Argentyna, Meksyk. Ale myślę, pierwsze miejsce Meksyk mimo wszystko, tak, bo ich było jeszcze bardzo do tej pory takich ludzi, którzy na przykład przyjechali w ogóle na turniej i nie mieli biletów, tak, tylko po prostu chcieli być bliżej tej reprezentacji. Dzisiaj, i drugie miejsce chyba Argentyna. Nie wiem, czy dzisiaj nie będzie więcej Meksykanów niż Francuzów. Nie, oni są na każdym meczu. Z tysiączek jest zawsze ich na każdym stadionie. Czyli zostali do końca. Zostali, świetnie się bawią Meksykanie. Widzisz ich wszędzie. Też wśród Meksykanów niewielu przebierańców. Dzisiaj niestety Francja to o czym mówił Kuba. No tam jest sporo. Inwazja piłki nożnej na Indię i Bangladesz będzie niesamowita po tym mundialu. I też to, co zawsze powtarzałem, że jednak jak bierzemy pod uwagę tych kibiców z Bangladeszu, Pakistanu, tych, którzy przyjeżdżali, oni jednak najchętniej zakładają trykoty z reprezentacją Argentyny. Oni ze względu zakładają na to, że oni są wszyscy fanami Leo Messiego. Nie, za 5 dolarów Argentyny. Ale jak mają wybór, to zakładają Argentynę. Dla mnie oni mają w reklamówce po 5 koszulek i zakładają, co im tam szejk każe. Adaś, ile razy widzieliśmy stadiony, które na 20 minut przed pierwszym gwizdkiem było 20% pustego, nagle te autokary przyjeżdżały. No i śmieszno i straszne. Mi się to nie podoba w ogóle. To byli, nie wiem, a my jeszcze honorujemy gościa, który zdjął koszulkę. No, nie mamy czasu dla Polski. U niego. Nie mamy. Nie, na pewno założył inną. Z dwoma koszulkami. No, ale panowie, nie mamy polskich kibiców, dla których mamy czas, a mamy czas dla Hindusa, który nie wie, o co kama. Jak niektórzy Argentyńczycy na boisku. No dobrze, panowie, wrócimy na chwilę do futbolu. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj będzie jedno połączenie z Buenos Aires. Zobaczymy, jak to wygląda tuż przed rozpoczęciem spotkania. Rozmawialiśmy o Griezmannie. Szybko przenieśliśmy się do Dominika. Nie wiem, czy tutaj Robert, Bartek jeszcze mają jakieś słowo uzupełnienia. No ja a propos Argentyny chciałem powiedzieć, że Enzo Fernandez i Julian Alvarez to są tacy dla mnie bohaterowie, których nie zakładałem, że rzeczywiście będą odgrywali taką rolę, tak? Bo mamy do czynienia z chłopakami, którzy są pierwszy sezon w poważnym europejskim futbolu. O ile Enzo szybko stał się ważną postacią w Benfice, o tyle Alvarez długo był szkolony przez Guardiolę, zanim wywalczył pierwszy skład, albo zaczął dostawać minuty, tak? Jedzie na mundial. Chwilę czeka, dostaje pierwszy skład, świetnie wypełnia swoje zadania. Chyba w skokach pressingowych, to nie wiem, czy to nie jest lider, jeśli nie jeden z liderów tego mundialu, tak? No a Enzo luz w rozegraniu, praca, kiedy nie ma tej piłki. To są młodzi chłopcy, tak? To są młodzi chłopcy, są młodzi piłkarze, którzy dopiero weszli do tej kadry, a już
Bardzo dużo w nich znaczą. Julian Alvarez to jest facet, oprócz tego, że używany do ataku, to jest facet, który jest cały czas na pilocie selekcjonera. To jest fantastyczne, jak oglądasz, nie wiem, Argentyna się broni i przeciwnik zaczyna wykorzystywać mocne momenty. Wyobraźcie sobie, nawet w meczach, gdzie wydaje się Argentyna dominuje, nagle schodzi, czy Frankie de Jong, czy grasz z Australią, Australia zaczyna lepiej budować lewą stroną. Co się dzieje? Od razu sygnał jest od boku do Taliafiki, czy do lewego obrońcy i sygnał do Alvareza. To Alvarez asekuruje stronę, z której Argentyna może mieć kłopot. Te zadania, o których mówisz, mam wrażenie, że tylko Leo Messi ma wpływ na to, na ten uśmiech Argentyny, a reszta jest używana do konkretnych celów. Alvarez wypełnia te wszystkie role na szóstkę. To jest facet, który olśnił, zachwycił. No teraz fajnie, bo chyba Haaland ogląda te mecze w telewizji. O, pamiętasz, jak grałem? Kto dzisiaj wychodzi z City? Pamiętasz, bo ja grałem, a ty gdzie oglądałeś? A Pep sobie myśli, Dominikiem strefy kibica. My z tym mniejszym napastnikiem też możemy wygrać Ligę Mistrzów. Też się nadaje ten mały. Też się nadaje, może to jest ten klucz. A ja jestem bardzo ciekawy formy Di Marii. A, bo taki, że nie grał troszkę, tak? Tak, 3 mecze, 9 minut. Mhm. Taki delikatnie schowany... Kontuzja. Kontuzja, tak, ale wiesz, po tych tylu, powiedzmy, dniach bez gry wychodzisz na mundial. Oczywiście tam fizjoterapeuci pracują, na pewno miał trening. Trenował normalnie przed Chorwacją, już na stówkę. A te czucie piłki, wiesz, i to wszystko, jak on będzie się zachowywał, jak on będzie się odnajdywał w tym, bo co innego uczestniczyć z drużyną w tych sukcesach, dojście do finału, a tutaj zaczyna od pierwszej minuty. To też jest dla niego ostatnie okienko na wygranie mundialu. On też ma tego świadomość. To jest rocznik 8-7, przypomnijcie? No, ostatni mundial dla niego i dla Messiego, nawet Dominik mówił. Nie wiem, czy tak była 8, deklaracja do Marii. 34 lata, okej. Okay. 8-8, nie no to. Przy dobrych wiatrach, ale... Przy dobrych wiatrach, ale pewnie... Ale, jak będzie, ale ta pozycja też determinuje. Tak. To świadczy, że faktycznie, że to Argentyna ma atakować też. To nie tylko Argentyna, która ma wykluczać atuty. Właśnie. Dla tak mnie jest. To jest inna niż Chorwacja. Dla mnie to jest... Szukanie dobrych właśnie tych luk na tej lewej stronie Francuzów. Pamiętajcie, że z Chorwacją nie było Di Marii, mimo tego, że był zdrowy, dlatego, że miałeś zdominować środek pola. Ale... Dając Alvareza, nie dajesz Di Marii, bo musiałeś mieć w środku 4-3. Do niesamowitych czasów dożyliśmy, że drużyna przeciwna grająca z Francją mówi: grajcie na Mbappé. Coś w tym jest. Dajcie im po tej lewej pochastać, nie? Słuchajcie, ktoś nam wrzuci nowe argumenty do dyskusji, bo z nami jest Artur Wichniarek, król Bielefeldu, ale chyba aktualnie w Berlinie. Chyba w Berlinie, bo miejski kamuflaż ma na sobie. Tak, twój faworyt tego spotkania, bo tak jak mówimy tutaj, naprawdę to się rozkłada albo blisko 50%, albo no po prostu jest bardzo trudno wskazać ten zespół, który ma jakąś przewagę. No myślę, że mentalną przewagę, panowie, będzie pewnie miała Francja, bo jednak 2:18 w 1:08 pokonała Argentynę po niesamowicie ciekawym spotkaniu. Wynik 4-3. No i Francja wtedy po dwóch bramkach Mbappé, też bramka Di Marii, także zawodnicy, którzy dzisiaj będą po 4 latach mierzyć się ponownie. No tutaj Argentyna będzie chciała wziąć rewanż. Tak jak chciała wziąć rewanż na Chorwatach za porażkę w 2:18 3-0 w meczu grupowym. Tak więc zrewanżowali im się, to oni wygrali w tym półfinale 3-0. Zdominowali Chorwację, która była, można powiedzieć, nie miała pomysłu na to, jak odpowiedzieć na grę Argentyny. Tak więc dzisiejsze spotkanie nie ma faworyta, zdecydowanie nie. Jeżeli... Taliafico jeszcze tylko uzupełnię, widzę, niezaznaczony na żółto był na tej grafice, a też gra. Tak, grał. Jeżeli mógłbym coś dodać, to na pewno to, że Argentyna ma bardzo niskich zawodników. Tak? Najwyższym zawodnikiem jest Romero. Środkowy obrońca, oczywiście bramkarz również jest wysoki, ale środkowy obrońca mający chyba 1,85 m, a cała reszta jest niskiego wzrostu. Tak więc tutaj przy tak równym składzie obu zespołów, przy tej jakości poszczególnych zawodników, być może stałe fragmenty mogą decydować o tym, kto to dzisiejsze spotkanie wygra. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Griezmann, który rozgrywa niesamowicie dobre mistrzostwa świata, on wykonuje większość stałych fragmentów gry Francuzów, jeżeli dobrze dośrodkuje 3 rzuty wolne z boku boiska, 3 rzuty rożne, no to tam mamy zawodników jak Upamecano, Varane, Rabiot, Giroud, Tchouameni, to są zawodnicy wszyscy, którzy mają po 1,87 m, po 1,93 m, tak jak Giroud, wysocy zawodnicy, którzy mogą i muszą starać się wygrać pojedynki powietrzne właśnie o te dośrodkowania. Tak więc tutaj naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę mały wzrost praktycznie wszystkich zawodników Argentyny, to tutaj jest duża przewaga Francuzów. To Artur, twoje takie porównanie
Alvareza z Giroud, bo mało też o Giroud dzisiaj mówiliśmy, a to na pewno turniejowo zawsze jeden z istotniejszych zawodników, nawet jeżeli nie strzela, bardzo dużo robi dla zespołu. No tutaj nie ma porównania jeden do jednego Giroud i Alvareza. Alvarez to jest zawodnik, który idealnie wkomponowuje się w grę Leo Messiego. Trzecia bramka w meczu z Argentyną to było po prostu, to był majsterszyk. Oczywiście mówiliście już o tym, jak w pojedynku jeden na jednego wygrał Messi pojedynek z Guardiolem. Z jednym chyba z najlepiej dzisiaj, czy w tych mistrzostwach świata grających środkowych obrońców. Tutaj no jednak młody Chorwat, który już jest rozpatrywany w kategoriach transferu nawet do Realu Madryt, musiał uznać wyższość Messiego. Ale Messi wchodzi po lekarnę i tam znajduje się Alvarez, który jest bardzo dobrym napastnikiem, jeżeli chodzi o wykańczanie akcji po ziemi. A Giroud jest zawodnikiem zupełnie innego formatu. To jest napastnik, który niesamowicie dobrze gra w powietrzu, niesamowicie dobrze gra tyłem do bramki, co jest bardzo istotne w grze Francuzów, bo zauważcie, że wiele akcji Francuzów jest rozgrywanych poprzez zagranie na ścianę z Giroud i później w następnym podaniu jest prostopadłe podanie do Mbappé, który ma swoją szybkość, czy do Dembele, prawda? Tak więc tutaj zupełnie inne rozgrywanie swoich akcji ofensywnych mają Francuzi i Argentyńczycy. W Argentynie no, praktycznie wszystko zależy od Leo Messiego. We Francji rozkłada się to jednak na kilku zawodników. O Griezmannie już mówiliście, Mbappé to jest jakość niesamowita. Dembele na razie bardzo słabe mistrzostwa, mimo to, że cały czas praktycznie wychodzi w pierwszej jedenastce. Nie widzieliśmy jeszcze tego, tej nadzwyczajnych umiejętności Francuza po prawej stronie boiska. Giroud udowodnił już na tych mistrzostwach, że jest napastnikiem, który wkomponował się po prostu w tą reprezentację jak żaden inny napastnik. Jest najlepszym strzelcem w historii występu w reprezentacji Francji, tak więc naprawdę zapowiada się niesamowite meczyko. No dobrze, to skoro spodziewasz się tak dobrego meczu, jaki wynik i jak też twoim zdaniem to będzie wyglądało na boisku? Kto będzie częściej miał piłkę przy nodze? Jak to wszystko porozkłada się, jeżeli chodzi o Argentynę, Francję? Znaczy, ja wczoraj akurat miałem okazję, zgadłem wynik 2-1. Dzisiaj mówię również 2-1, ale dla Argentyny. No i wydaje mi się, że Francja będzie chciała w wielu momentach tego spotkania oddać piłkę Francuzom, Argentyńczykom. Tak, żeby to oni mieli piłkę przy nodze na ich połowie i będą chcieli wykorzystać szybkość Mbappé, niesamowite wyszkolenie techniczne i szybkość również Dembele. Tak więc wydaje się tutaj, że jednak trochę więcej posiadania piłki będzie miała Argentyna, ale Francja również potrafi grać w ataku pozycyjnym. Tak więc to będzie mecz 50-50, ale Leo Messi jest w tak niesamowitej dyspozycji, że to on dzisiaj przesądzi o zwycięstwie Argentyny. Artur Wichniarek w bardzo, bardzo świątecznym nastroju tutaj nas odwiedził. Pewnie słyszymy się także po tym spotkaniu. Jak zadzwonicie, to się słyszy. Dobrego meczu, panie Arturze. Pozdrawiam was. Słuchajcie, a jeszcze tak mi przyszło do głowy, bo tutaj mówiliście o Australii i no okej, ten mecz był w 100% pod kontrolą Argentyny, ale też był moment w końcówce spotkania, gdzie jednak Australijczycy mieli swoją szansę na to, żeby troszkę zmienić przebieg tego spotkania. Patrzymy sobie na Holandię, też gdzieś Argentyna, mając teoretycznie spotkanie we własnych rękach, potrafi to wszystko w pewnym momencie wypuścić. Czy bierzecie pod uwagę, że tutaj gdzieś jednak brakuje takiej stabilizacji w zespole Argentyny i no też gdzieś mentalnie w końcówkach tego do końca nie dźwigają? Znaczy Robert zaraz powie o faktach, bo sprawdziliśmy. Bo komentowałem oba. Pewne powiemy, rzeczy, tak. Ja tylko chciałem dodać, że może coś być na rzeczy do tego, co mówił Artur, że jak dokładają drużyny przeciwne wzrostu, czyli tak było z Australią tak. I tak było z Holandią, to Argentyna zaczęła mieć pewne problemy. Weghorst, prawda, Luke de Jong i ten wynik się posypał troszkę. Ten wynik się posypał, natomiast tego scenariusza rywalom Argentyny wystarczyło na 10, 12, 15 minut. Australia była w stanie przesunąć wysokiego gracza w pole karne, stopera i rzeczywiście były problemy. Zobaczcie, jakie wnioski wyciąga Argentyna. Przechodzi na trójkę. Otamendi fruwa nad Australijczykiem. Jest po kłopotach. Piękna akcja, jeden do jednego za chwilę. Holendrzy proponują stawienie 4-4-2 z dwoma rosłymi zawodnikami. Problem pojawia się po tych piłkach strzelonych, ale problem pojawia się przy nieodpowiedzialności Pecelli, a nie przy tym, że Otamendi czy Romero przegrywają walkę w powietrzu.
meczu. To, o czym mówił Artur, może być argumentem Francji, ale wcale nie musi, ponieważ wyobraźcie sobie, że stałe fragmenty wykorzystywane, rzuty rożne przeciwko Argentynie, jedyne strzały na bramkę, które po tym padły, to były dwa stałych fragmentów sporo. Australia bez strzału po stałym fragmencie. Wysoka Holandia nie oddała strzału po stałym fragmencie po rzucie rożnym. My Polska... oddaliśmy, był strzał Dika. No tak. Okej. Okay. Słuchajcie, to może także bezcelnego. Argentynę możesz wpuścić w jej własne pole karne, ale oni oprócz wzrostu mają niesamowity timing, dobrze skaczą. Nawet Lisandro Martinez, tak, który wchodzi, nie ma, to nie jest wysoki piłkarz, ale skacze dobrze. Windę, tak. Ale zgadzam się, tak, z Arturem, że to może być argument Francji, bo tak jak po Australii, po Holendrach te uderzenia nie były za mocne, nie były bite dobrze, to tu jest artysta. Tu jest Griezmann, który trafia w głowę. Ale odpowiedź, no to co robi Di Maria ze stałego fragmentu, to jest naprawdę, to są majstersztyki, to są uderzenia na bramkę bardzo niebezpieczne. Próbował dwa razy strzelać bezpośrednio z rzutu różnego. Może dziś. Tak, ale jest na to sposób. Oczywiście, jeżeli przeciwnik wprowadza rosłych zawodników, to ta linia obrony musi być po prostu wyżej, przesunięta w kierunku bramki przeciwnika. I wtedy oczywiście przy stałych fragmentach gry to jest jakiś problem, tak, ale myślę, że każda linia defensywy, która gra przeciwko rosłemu napastnikowi, ma jakieś kłopoty z tego, absolutnie, że jak ktoś ma 95, to czasami po prostu się nie przeskoczysz. I tak jest. Oni bardziej bazują na tej agresji, na tym doskoku, na fajnej organizacji, a że ktoś czasami bramkę strzeli, czy odda strzał, to jest chyba normalne, więc myślę, że to nie jest jakiś większy problem, czy z Australią był jakieś w końcówce, jakiś delikatny kłopot, ale nie, myślę, że tutaj nie ma co przesadzać. Te momenty zawahania też i tego, co mówisz, że Argentyna oddaje inicjatywę, wiąże się z tym, że gra naprawdę z wielkimi zespołami. To są mistrzostwa świata, ty nie grasz z siódmą B na rozgrywkach międzyklasowych. To byli Holendrzy. To były zespoły, które potrafią stworzyć zagrożenie, potrafią przy piłce się utrzymać. Ja zgadzam się dzisiaj z Arturem, jeśli chodzi o posiadanie piłki. To są zespoły, które nie budują pomnika z posiadania piłki. To nie są zespoły, które, tak jak Hiszpania, klepały piłkę od Niemcy, korytarza. Tak, a brakuje tego przejęcia. To są zespoły, które jeśli oddadzą, to mają pomysł na to, jak zaatakować i odebrać. Nie wiem, czy to nie są najcwańsze zespoły tego mundialu. Ja za takich jeszcze miałem Anglików nie ma, są Francuzi. Momentami cyniczne, ale wiesz co, to oddanie piłki Argentynie, to też może Francję zgubić, bo Holandia tak chciała, tak? Cynik, pragmatyczny Van Gaal, nic się nie wydarzy. Mamy trzech stoperów, z tyłu nic się nie wydarzy. No i się wydarzyło, bo Messi gra prostopadłą piłkę, strzelec nieoczywisty. Tak. Także tutaj też może być podobnie. Panowie, za chwilę porozmawiamy sobie oczywiście o Szymonie Marciniaku, bo tutaj tego tematu nie możemy pominąć, ale żeby już zamknąć temat boiska, to proponuję małą zabawę. Bym poprosił obojętnie skład albo Francji, albo skład Argentyny, żebyśmy sobie jeden z nich zobaczyli na ekranie, żebyśmy go sobie wyświetlili i byśmy sobie poszukali, gdzie kto ma przewagę. No to mamy bramkę. Loris kontra Martinez. Kto tutaj waszym zdaniem wygrywa? Jeśli karne, to wygrywa Martinez, a z gry dla mnie Hugo Loris wygląda o klasę. No czyli jak trener byś wystawił w pierwszym składzie, tak, Lorisa. Słuchajcie, no Martinez w pierwszych meczach to co w światło bramki, to wpadało do sieci. On nie pomógł Argentynie w ogóle. W karne wybronił kapitalnie, miał dwie, trzy kluczowe interwencje, ale to co było w światło bramki było do wyciągnięcia. Natomiast ja bardzo cenię Hugo Lorisa. Tu widzę przewagę Francuzów. Przede wszystkim też rekord pobity z linia Thurama i te dobre interwencje. Też może nie ma wiele takich spektakularnych, ale on bardzo dobrze czuje na przedpolu. Te dośrodkowania wyłapuje. Niby interwencje dosyć proste, ale niektórzy bramkarze pokazali, że no, czasami są nie do końca aż takie łatwe. No to mamy starcie na prawej obronie. Molina kontra Koundé. Kto tutaj waszym zdaniem? Bierzemy pod uwagę tu i teraz oczywiście aktualną dyspozycję. Jest w lepszej formie. Na kogo byś się postawił? To porównanie. Czy jedziesz po księżniczkę Lamborghini czy Ferrari, naprawdę? Aż tak myślę. Ja widzę tak oba zespoły. Najlepsze zespoły mundialu dla mnie, więc... Ciężko tutaj. Koundé, dla mnie ciężko. Koundé może ma więcej talentu, ale w tym turnieju bardziej mi się Molina podoba. Mi się Koundé tak trochę sceptyczny. To jest stoper. To jest stoper, żeby prawda Dembele miał więcej czasu na grę z przodu, żeby zapeklować, żeby to zastopować tą stronę. I tak to go odbieram, bo on ma wiele problemów z rozgrywaniem piłki. Jeżeli jest taki pressing dosyć mocniejszy, ostry, to on się gubi. I tutaj widać, że to jest nie jego pozycja, ale jeżeli chodzi o to zabezpieczenie, jest solidny. Z rozgrywaniem troszkę słabiej, ale no nie powiem jakichś takich wielkich błędów, co w pierwszym spotkaniu Pavard. Tak, tak. Jest dość pewny w tym, no. No dobrze, to jest tutaj lepiej broni niż Molina, a się poświęca atakuje troszkę drużyny, tak, to mówić. I może przejść Koundé z tą formacją na trójkę i to też jest jakiś fajny wariant dla trenera. Tak jest. Stoperzy, Romero Otamendi kontra Upamecano Varane. Kto tutaj wygrywa? No ja bym chyba postawił mimo wszystko na tym turnieju,
na Argentyńczyków. Varane bardzo fajny turniej. Też bym porozdzielał chyba, bo dałbym Otamendiego i na przykład Varana. A ja twierdzę, że jakość gry stoperów argentyńskich wynika ze zwykle przewagi liczebnej w tej formacji, w tym bloku dla Argentyny. Oni indywidualnie nie są sprawdzani tak często jak Francuzi, którzy bardzo dobrze czują się nawet daleko od własnej bramki. Otamendi i Romero kapitalnie czują się w tym pomyśle Argentyny, ale ja tutaj nie zabrałbym ich z całego bloku obronnego i z defensywnych pomocników. Mm. Ja bym tą szóstkę rozpatrywał jako doskonale funkcjonujący blok, natomiast indywidualnie nie wiem, czy nie wolałbym stoperów francuskich niż Otamendiego i Romero. Chociaż ja Otamendim jestem oczarowany. Masz rację, bo nikt tak nie presował w tym turnieju środkowych obrońców. Otamendi ma luz przy wyprowadzeniu. Bardzo zazwyczaj, tak? Do linii środkowej ma luz. A ja bym chciał zobaczyć takiego Juliana Alvareza, jak gra na Otamendiego na przykład. Na przykład, wtedy tak można by go ocenić. Lewa obrona, panowie? Teo, a Tagliafico. Teo tylko pod warunkiem, że nie robi głupot. Teo, ale w tym bloku, w pomyśle Argentyny, biorę Tagliafico. No to bierzemy pod uwagę środek pomocy. No to trzeba chyba tutaj liczyć Enzo, Depol, a także McAllister. I z drugiej strony mamy Rabiot, Griezmana, a także Chouameniego. Mówimy tutaj jednak, że ten środek pola jest bardzo istotny, ale tutaj naprawdę trudno wybrać. Ja doceniam Rabiot, Griezmanna. No dobrze, również, ale dzisiaj przed tym również, spotkaniem na środek pola i kto waszym zdaniem środek pola jak Lambo zdomina? I Ferrari, no. No to już powiedziałem. Wiecie, jak ja bym to zostawił? Griezmann, De Paul i z tyłu Rabiot. To by było najbardziej... Dla mnie jeszcze Chorwacja to są trzy najlepsze zestawienia środka pola na tym mundialu. Trio ofensywne, Di Maria, Messi, Alvarez. Z drugiej strony mamy Mbappé, Giroud, a także Dembele. Dawaj ten mecz już. A można znak równości? No, można, tak, brawo, właśnie, że... Ale Artur że powiedział, się zgadzamy. 50 na 50. Dla 51 na 49 może. Dla Francuzów? Ale cały mecz. Cały mecz. Cały mecz. No dobrze, to skoro kończymy jakby z... A Messi czy Mbappé? Messi. Bo to magik jest. Dla mnie też Messi. Jak zadałem ci to pytanie, kogo trudniej upilnować, to moim zdaniem Messiego. Zależy w jakiej obronie, no jeżeli no, blisko no własnej. Też, tylko ale wiesz, jedna Messi i druga, jedna i druga potrafi, chyba tak. Myślę, że... No właśnie, Messi... Mozart czy Ba. Ale wiesz, na przykład jak Mbappe presujesz w tej niskiej, no to ma więcej problemów. A Messi, może być Vivaldi? Tak, on potrzebuje przestrzeni. A Messi, jak nawet tam jest trzech, czterech ludzi wokół niego, no to ci da taką piłkę prostopadło i sorry, i zgubiony. Ale ja myślę, że ten chłopak po prawej to jest też chłopak, który wcale nie potrzebuje tyle miejsca, on na małej przestrzeni czuje się kapitalnie. No, ja nie wiem, jaki on ma słaby punkt. Kurczę, no ciężko go nie lubić. Wiesz co? Wiesz, niego... on na tym turnieju on za bardzo chce bramki strzelać. Niektóre były mecze, gdzie miał do podania raz, drugi, trzeci. Messi to ma. Messi jednak poda. Messi to widzi. Podzieli się piłką. A nie wiem, czy nie widzi. Ale to zarzut Igor taki duży teraz dla niego? Wiesz, nie to, że zarzut. Nie, wiesz, on ma 5 bramek i 2 asysty. To nie można mówić. I ciągnie tą reprezentację. Robi niesamowitą przewagę na stronie, ale przy jakimś takim, gdzie można podać, to Kylian. Czegoś zawsze brakuje. Kylian. No właśnie. No dobrze, panowie, typowanie spotkania? 1-1. I? Niech się dzieje, co chce. Widzisz? Do 90 obstawia tylko, ale to jest fajne. No bo on tak Igor, chciałbyś, żeby kto wygrał? Pójdziesz spać? Nie, pójdę spać szczęśliwy, jeżeli Messi właśnie zdobędzie, bo jestem, wiesz, 94 Barcelona ale kibic. Ale jesteś strasznie. Między ale na Francję na drugiej stronie, no, też chciałoby się, też żeby... Tak. I dzieciaki w domu, wiesz, cały czas Marsylianka to nie śpiewają. To... A może Mazurka Dąbrowskiego by pośpiewały? Gdyby Polska grała w finale, gwarantuję ci, żeby za ekipa. Hymny obcych krajów śpiewają. Wujek Robert musi tam przyjść. Wujek Robert. Panie Robercie. I wyjaśnij. Słuchajcie, ja uwielbiam Francję, naprawdę. Uwielbiam po tym mundialu. 51 do 409 serce za Argentyną. A wynik? 2 do 0 dla Argentyny. Francja zawsze strzela gola, więc 2-1 Argentyna. No to dla mnie 2-1 Francja. Podzieleni. Czy jakoś to ubieramy w bilety Narodowego Banku, czy jak to? Dajesz mi ekstraklasa, odstawialiśmy. To nasze typowanie. Nasze typowanie skończyło się w czwartej kolejce. Dobrze, panowie, bo mamy też kilka takich wątków dookoła i na pewno jednym z głównych takich wątków jest Szymon Marciniak. Niebywały sukces polskich sędziów i no w ogóle piękna historia. Nie tylko samego Szymona Marciniaka, ale w ogóle rodziny Listkiewiczów. No, raz, że wszystko zostaje w domu, a dwa, że Tomek pięknie kontynuuje tą tradycję, którą zapoczątkował, tak? Michał, późniejszy prezes. W ogóle ja bardzo lubię Tomka Listkiewicza, bo to jest człowiek takich wielu zainteresowań.
bardzo, bardzo interesuje się też muzyką. On próbował być dziennikarzem na początku też. Miał jakiś staż w Canal Plusie, z czego pamiętam. A, no to widzisz, to ja jeszcze byłem małym chłopcem może. To z tych rzeczy, które robi najłatwiejsza rzecz. Tak, ale świetny kompan, jeśli chodzi o rozmowy o muzyce, o heavy metalu, mega wiedza. I też tak bardzo chyba fajnie dopasowany z Szymonem, tak? Jest lider, my mu pomagamy, my dajemy z siebie maksa. Myślę, że Tomek też takie ukoronowanie tej swojej kariery ma. Natomiast co do Szymona... Nie chcę namaścić nikogo konkretnie, bo nie wiem, kto mi to powiedział, ale lat temu, powiedzmy 4-5, powiedział mi ktoś, że Pierluigi Collina przygląda się Szymonowi, bardzo ceni jego tą rękę sędziowską i dwa, że też go lubi. I fajnie, że to zaprocentowało taką decyzją, z jaką dzisiaj mamy do czynienia. Mój kontakt z Szymonem Marciniakiem teraz jest dużo spokojniejszy, bo mijamy się na meczach Ligi Mistrzów i ja byłem świadkiem obrazków, jak Szymon bada siatkę i cały stadion w Juventusie bije mu brawo. Bardzo lubiany przez graczy, bardzo szanowany. Nie wiem, Igor, jakie ty masz odczucia jako zawodnik, ja jako trener. No? Jako trener to był sędzia. Jak dowiadywałeś się, że on ci sędziuje, no przy moich klubach nie sędziował za często, ale jeśli był, to cieszyłeś się na to spotkanie. Jeszcze były dwa nazwiska. Natomiast to było nazwisko, na które czekałeś. To wiesz, że przyjeżdża Szymon, możesz sobie spokojnie pogadać, spotykałeś się na murawie i to jest facet, który schodząc z boiska ma dla ciebie i dobre słowo, i jeżeli coś zawalił, albo ja coś zawaliłem, to jest facet, którym spotykasz się w pół drogi. Rozmawiasz i zawsze podajesz sobie rękę. Człowiek, który nie szuka konfliktu, szuka dialogu i ten dialog prowadzi w fajny, kumpelski sposób. Nie wiem, czy piłkarze pełna to zgoda. Tak cenią jak ja. Pełna zgoda, bo to jest właśnie taki, wydaje się, człowiek szczery, taki otwarty, tak. Że można z nim porozmawiać, bo niektórzy są arbitrzy tacy, że... Oj tak. Że się nie zbliża i tylko czekają, aż taki straszak, żółta kartka, nawet nie ma dyskusji. A Szymon to jest właśnie... sędzia, który może porozmawiać, może ci wytłumaczyć. Oczywiście się nie zgadza z tobą, ale jest taki jest dyskusja, jest kontakt. W ogóle jak oglądałem na przykład sędziów na podsłuchu, oczywiście polecamy super w Kanal Plus Online. Tak. Był fajny odcinek z Szymonem, ale wiele jest takich sytuacji, w których on nawet sugeruje piłkarzowi, ty nie rób tego następnym razem, bo za to musi ale być to wiele razy. Pamiętasz tego młodego chłopaka z Jagiellonii, o kim Szymon mówił wtedy? Tak. Rewelacyjna scena była, jak Szymon wpadł do szatni, nie? Tam i co on tam chciał. Ale słuchajcie, ale to jest właśnie, słuchaj, ostatni raz trzymasz go w polu karnym, bo karnego gwizdzę. Słuchaj, twoja decyzja, twoja, musi się zastanowić, bo inaczej będzie koniec, a ty mówisz okej. Okay. Bo niektórzy tylko czekają na to, czekają, teraz złapie, nie mówi i koniec. Ale faktem, że Szymon w pewnym momencie troszkę miał takie poczucie, że chyba, nie wiem, czy w naszej polskiej ekstraklasie, nie wiem, czy odpłynął, ale troszeczkę był chyba mądrzejszy od innych. I nawet jak były takie mecze, że mógł skorzystać z VAR-u. No to na Mistrzostwach Świata. Tego, ale nie, w polskiej ekstraklasie. Nie, to w Lidze Mistrzów to było. Tak. Do tego no nie robi. Tutaj było takie wrażenie... Nie miał się zaufania wtedy chyba, nie? Do tej nowej metody. Uczył się tak, jak my wszyscy mamy. Ale później już chyba, może troszkę pokory, nie wiem, ale już było o wiele lepiej. To jest taki sędzia, z którym kończysz mecz, czy wygrałeś, czy przegrałeś. To jest facet, z którym wiesz, że idziesz za chwilę usiąść przy piwku i zawsze znajdziesz wspólny temat, porozmawiasz o futbolu bez zadęcia. A nie ostrzycie sobie na kolejne spotkanie Szymon Marciniak i Depol, którego Szymon zdemolował w jednym z Australią. Mieli taką ostrą rozmowę i Szymon pokazał, kto trenuje tajski boks, a Depol tak gasł troszeczkę, bo też zaczepiał Szymon. I zamysł go się schował. Ale to było przepiękne obrazki, spróbujcie sobie gdzieś to odwinąć. To był piękny dialog. Pamiętam, i przysupnął zamysł im tak, zaraz. Cichutko Depol sobie. I wiecie co, i Szymon też się przyznaje, bo czasami powie, dobra, mój błąd, brawo, problemu, a ty mówisz, kurczę, widzisz takiego sędziego, mówisz, faktycznie, ja się mylę na boisku. Dokładnie, mówisz, jak jest, sorry, nie wiedziałem, źle zrobiłem, źle gwiznąłem, super. To wiesz, Szymon kiedyś mi opowiadał, jeszcze wtedy w Polsacie pracowałem, jak był u nas w Cafe Football, podejrzewam, że też to mówił u nas w Hyde Parku, czy w innym programie, ale nie mogę sobie przypomnieć teraz zawodnika. Nie wiem, czy to nie był Cristiano Ronaldo, ale nie dam sobie ręki uciąć, że właśnie w tych pierwszych meczach Szymona w Lidze Mistrzów popełnił błąd i później przychodzi po spotkaniu, czy też w przerwie meczu do takiego przykładowego Cristiano Ronaldo, bo nie pamiętam już nazwiska piłkarza, i mówi, słuchaj, przepraszam, bo rzeczywiście miałeś rację, popełniłem błąd. I dla nich, kiedy później się spotykali przy kolejnych spotkaniach, przy kolejnych meczach, wtedy oni już inaczej do Szymona podchodzili ze względu na to, że wiesz, no jednak masz z tyłu głowy jako piłkarz to, że okej, oszukał nas, gdzieś tam byliśmy pokrzywdzeni, ale na samym końcu nie chciał. Człowiek, tego. Po prostu człowiek. Tak.
Oni to bardzo cenią, widać to naprawdę na każdym spotkaniu Ligi Mistrzów, na tym jak Szymon wychodzi, jak rozmawia z trenerami, w jaki sposób odnożą się do niego piłkarze. Są sędziowie, którzy rzeczywiście budują wokół siebie taki... A jak wygląda u niego takie, bo Szymon w ogóle często używa w kontekście meczu takiego słowa zarządzanie meczem. Mhm. Jak u niego wygląda zarządzanie ławką rezerwowych? A, wiesz co, tak samo jak meczem. On doskonale wie, do kogo podejść, w jaki sposób się odnosić, wie kiedy to jest jego, ja nie wiem, czy nie na największy argument. Doskonale czuje mecz, doskonale czuje ławkę. Wczoraj pan Michał Liskiewicz wymieniał kluby, w których grał Szymon, ale czuje boisko, jakby grał zdecydowanie wyżej niż grał tam. Transfer do Ciechocinka był, chyba nie był najbardziej opiewany transfer, ale czuje boisko doskonale, czuje piłkarzy i fajnie się z nimi dogaduje. Na pewno w meczu, gdyby prowadził Szymon mecz Holandia-Argentyna i nasza ekipa, to moim zdaniem nie byłoby takich sytuacji. Szymon by to wszystko rozmasował odpowiednio, gdzieś myślisz? Tam rozprowadził. Udałoby się jeszcze? Tak, mi się wydaje, wiesz co? Bo Szymon jest stanowczy, ale transparentny, a nie inwazyjny. Tak. A Mateo Laos jest inwazyjny. I jeszcze jest kilku takich innych sędziów, którzy są inwazyjni. No Mateo Laos, katastrofa, naprawdę. Natomiast to, co mówisz o szacunku do Szymona, to pamiętam, opowiadał mi kiedyś Tomek Liskiewicz po meczu Ligi Mistrzów, Juventus ktoś. Tam chyba zdaje się, że nasza ekipa gdzieś tam nie trafiła z decyzją, czy coś się pomyliła. I później chyba Bonucci albo Buffon, już nie pamiętam. Panowie, pomyłki się zdarzają. Nic się nie dzieje. No, zapracowałeś na to wcześniejszą. Tak. Tak, o to chodzi. Panowie, Szymon Marciniak to jedna kwestia taka pozaboiskowa, natomiast cała Polska też żyje na pewno ostatnim mundialem Dariusza Szpakowskiego. Ty, Robert, najwięcej możesz o Dariuszu Szpakowskim powiedzieć, ale też ja, będąc w Katarze i goszcząc w waszym hotelu, to widziałem taką aurę wielkiej legendy wokół Dariusza Szpakowskiego i chyba każdy zdawał sobie z tyłu głowy sprawę, że tak naprawdę będąc z Dariuszem Szpakowskim na tym turnieju bierze udział w czymś historycznym i każdy do niego... No wiadomo, że każdy do niego zawsze odnosi się z mega szacunkiem, ale tutaj aż było widać w każdym taką chęć pomocy mu. Ale do tego Darek tak otwarty. Ja miałem przyjemność kiedyś, opowiem anegdotę, żeby nie było. Darek, nie ukrywam, lubi zapalić. Pamiętam, byliśmy w Manchesterze. On czasem nawet w trakcie meczu. Ja się śmieję, że nie wiem, kiedy on ma zjeść czas śniadanie między paleniem papierosów, ale jakoś mu się udaje. Ale kiedyś mieliśmy taką akcję w Manchesterze. Darek mówi, słuchaj, tu jest daleko do wyjścia, ja szybciutko pójdę zapalić, bo tutaj są tak restrykcyjni, tak pilnują, że tu się nie przeciśniemy z tym. No i wybiegł, wraca, ledwo zdążył na przerwę. Mówi, o Jezu, udało mi się. A obok nas komentator angielskiej telewizji. Mówi, jak to? Ja musiałem wybiec. Byliśmy akurat dzień przed na długim spacerze z Darkiem na pokazie sztucznych ogni w doskonałej formie. Troszkę choroba wcześniej go dobiła, to pewnie nie wiem, czy było słychać, czy nie, czuł się źle, ale teraz jest w kwitnącej formie ze wsparciem Sepka. No tak jak miałem przyjemność, mieliśmy przyjemność teraz funkcjonować przez te 30 dni razem, no to chyba wyjazd życia. Z główną rolą jako duszy towarzystwa momentami zabierał mikrofon i prowadzenie Mateuszowi, a to Adaś wie, że nie jest łatwe. Nie, 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 ale kapitalna zabawa i świetny, świetny wspólny czas. Także gratuluję, Darek, i finału, i doskonałej formy. Po prostu ukłony dla pana Darka. Legenda. Ja pamiętam, słuchajcie, po jednym meczu chyba eliminacji Ligi Mistrzów, czyli Lidze Europy, i pan Dariusz Szpakowski właśnie przeprowadził wywiad chyba. Był na tej ściance chyba z TVP i... Czasami w przerwach meczu czy po meczach nie chce się iść, ma się swoje sprawy, chce się odpocząć, a jak zobaczyłem pana Darka, który widziałem, że być może on to przeprowadzi, to ja stałem, żeby mnie tylko wzięli, żeby móc porozmawiać, bo faktycznie to jest, no, ja się wychowałem na panu Szpakowskim, na jego komentarzu, więc no wow. Ja mam tak z piłkarskim pokerem, że nie mam śmiałości przełączyć, nie tylko dla pana, ze względu na pana Gajosa, czy ze względu na pana Opanie, ale też ze względu na Dariusza Szpakowskiego, tak? Który tam komentuje i swoim głosem ubarwia ten film. Panowie, mówiliśmy, że chcemy się karmić atmosferą tego spotkania. To lecimy. Trzeba posłuchać hymnów, trzeba obejrzeć. Tak, Igora, dzieci mecz, śpiewają Marsyliankę. Pokażę ci na granicy. Ile mamy? 10 minut. Dokładnie 10 minut do pierwszego gwizdka wielkiego finału Mistrzostw Świata. Argentyna, Francja. Igor Lewczuk, Robert Podoliński, Bartek Pleniak, dziękujemy bardzo. Dobrego meczu wszystkim życzymy. A tutaj jeszcze przypomnienie, że oczywiście to spotkanie o godzinie 16.